Cześć wszystkim, ja jestem Myszu i ze mną jest Pixelos. Witam. I pomyśleliśmy, w zasadzie ja pomyślałem i swoim niecnym czarnym umysłem wciągnąłem w to Pixelosa, że ostatnio mało jest na polskim YouTubie takich czystych pogadanek, które można sobie wrzucić na telefon, tak zwanych podcastów, więc chcę taką mniej więcej audycję wam zaproponować. Nie będzie to jakaś audycja kontrolowana, raczej będą to randomowe rozmowy. Nie wiem, czy zawsze będzie Pixelos, czy czasem będzie kto inny, czy... No, ja na pewno zawsze będę. To jest... Raczej zawsze będę. Natomiast nie wiem, czy zawsze wspomagał mnie będzie Pixelos, czy zawsze będzie moim sidekickiem takim. I będą to podcasty raczej tematyczne, czyli jakiś główny nurt narzucony i wokół niego sobie będziemy krążyć. Dzisiejszym tematem takim głównonurtowym będą gry MOBA, ale też takie turnieje MOBA i tak dalej, turnieje growe. I dzisiejszymi gośćmi naszego podcastu będą organizatorzy Esport Cup Team, ESC, nigdy nie pamiętam tego skrótu w każdym razie, tej imprezy w Kielcach, na którą się wybrałem i dzięki której przeżyłem niesamowite chwile w obcym samochodzie. Myślę, że już każdy słyszał mniej więcej, co się ze mną działo. W takim razie, panowie, przedstawcie się może. No cześć, z tej strony Oraju, właściciel esport.pl i... Sid, siemano. Współwłaściciel. Współwłaściciel. Tak jest. Mniejsza ilość akcji, niestety. Spółka tak. Giełdowa, rozumiem. Zwłaszcza giełdowa. Aha. Tak jest. Jeszcze nie sprzedajemy akcji, ale jak coś, to będziemy ogólnie podawać tą informację oficjalnie, także szykujcie się. Spoko, ja już szykuję portfel, nie? Dokładnie tak. Pisowy będzie. No i tak, mam takie zasadnicze pytanie, jak się czujecie po turnieju? Czy był dla was spełniający? W ogóle, bo to był, trzeba podkreślić, to był wasz debiut w tej dziedzinie, więc jakie są wasze odczucia? Czy czujecie, że to się udało w 100%, czy może czegoś zabrakło? To znaczy debiut i nie debiut, ponieważ debiutem był dla mnie i debiutem był pod marką esport.pl, ale nie był debiutem dla Sida i nie był debiutem dla Dawida z portalu, który współorganizował z nami ten cały event, także Sidu może powie, dlaczego nie był to dla niego debiut. Ja organizowałem wcześniej turniej lanowy, znaczy online-nowy, który skończył lanem w okolicach Białegostoku, jak on się nazywał. No i po dwóch czy trzech edycjach postanowiłem przenieść turniej i zaabsorbować swoją uwagę portalem esport.pl. Dokładnie, a z tej strony Dawida, przykładowo, którego tu z nami nie ma, sytuacja polega na tym, że on znowuż na scenie, można powiedzieć, kieleckiej, organizował sabat gier komputerowych, też turniej lanowy, z tym, że może z mniejszym rozmachem niż udało nam się to zorganizować teraz. No ale to w takim razie turnieje lanowe, takie przed komputerem, gdzie każdy sobie, no to to rozumiem, ale chodzi mi o to, że to raczej był takie pierwsze wasze podejście do graczy, graczy na żywo, że mogliście z nimi pogadać od razu i dowiedzieć się, jakim poszło w meczu, czy jakie mają odczucia na temat meczu, coś w tym stylu. No to już się chyba ogólnie wiąże ze sportem, że jeżeli się organizuje imprezę offline'ową, to z tymi graczami tak trzeba się w jakimś stopniu porozumiewać, ze względu na samą już organizację, no ale widać te emocje faktycznie tych graczy. Dokładnie, ja teraz widziałem ogólnie to w Kielcach, znaczy widziałem to już wcześniej na różnych lanach, ale jako nie organizator, tylko obserwator. No i fajnie było ogólnie z tymi graczami posiedzieć, pogadać, porozmawiać, poznać się tak naprawdę, bo znali się przez nasz portal z większością uczestników, więc jakaś komunikacja czy głosowa, czy pisemna była. No a ogólnie poznać się z nimi osobiście, to dla mnie była to duża frajda. No Sid chyba nie miał okazji akurat tam biegać bardzo między graczami, bo miał inne zadania, zresztą bardzo ważne. Pilnowanie, żeby się kable nie plątały. Zdecydowanie. Nie, no był odpowiedzialny za cały stream także, który można było na żywo oglądać. I myślę, że zrobił to naprawdę na bardzo... No tak, jak najbardziej. Ja przede wszystkim miałem okazję obejrzeć kawałek tego streamu, zanim wyruszyłem tam do was.
I wszystko chodziło świetnie, przynajmniej dopóki ja nie opuściłem domu, to wszystko chodziło picuś glancuś. Nie zauważyłem żadnych lagów, żadnych problemów, żadnych... Jedyny mankamencik delikatny, jaki tam co jakiś czas zauważałem, to podpis komentatorów, że nie zawsze się zgadzał z tym, kto faktycznie komentował, ale to jest naprawdę taki drobny szczególik w morzu sukcesów, także nie wiem, dla mnie to nie był problem. Znaczy akurat tutaj nie ciężko powiedzieć, żeby się nie zgadzał, dlaczego, bo mnie to kastował tylko i wyłącznie Wahir Yeti praktycznie i tylko w momencie, kiedy mi się udało zasiąść za konsolę. Chyba, to... Znaczy tam okazjonalnie Musek tam pomagał w tym momencie skoczył za Yetiego, chłopaki nie zdążyli mnie poinformować za wcześnie, to stąd mogło to wyniknąć, ale faktycznie to trzeba też z tego miejsca od razu podziękować Wahirowi Yetiemu oraz Muskowi za pomoc. Tak. Chłopaki się spisali naprawdę na brylant. To, co tam tworzyli takie emocje, że ja nie rozumiałem, co się dzieje na ekranie, a po prostu miałem pełne gacie, także naprawdę wielki plus dla Wahira, dla Yetiego i dla Muska za tworzenie niesamowitej atmosfery. No to może, jak już jesteśmy też przy organizacji, tak? I był to właśnie pierwszy tego typu event tam w Kielcach, no to... Nikt tak naprawdę jeszcze dokładnie takiej imprezy tam nie widział, tak? Nikt nie wiedział o czymś takim, no to pozyskanie sponsorów, czy ono było łatwe? Oni tak od razu przystali do was? To znaczy sponsorami, można powiedzieć, wspomagającymi był TP-Link, było Gram.pl i no i me. Tak naprawdę, bo nagroda pieniężna, która była ufundowana przez esport.pl, a nagrody rzeczowe głównie właśnie przez TP-Linka i Gram.pl, ale również miał wkład w to e-game.com.pl, gdzie dzięki nim dostaliśmy mnóstwo gadżetów naszej marki. Ogólnie pozyskanie sponsorów jest bardzo trudne na tego typu eventy. Myślę, że to się jeszcze wiąże z małą popularyzacją samego e-sportu. Co prawda polepsza się ta sytuacja na polskiej scenie, ale to jeszcze nie to. To można powiedzieć, że za granicą. No liczymy na to, że uda nam się złapać więcej chętnych firm do wspomożenia naszego eventu na przyszłość. A teraz możemy tylko podziękować tym, które nas pomogły. No ciężko, ale dziękujemy tym, którzy nas wspierają i chyba będą wspierać przy kolejnej edycji. Znaczy TP-Link i Gram.pl to wydaje mi się, że dosyć chętni są do współpracy, natomiast jak wam się samych siebie udało przekonać, to ja naprawdę nie wiem. Samych siebie do wydania pieniędzy? No. To musiała być ciężka rozmowa. To jest ogólnie cel tak samo e-sport Cupu, żeby promować e-sport, promować zawodników, promować ogólnie tą dziedzinę, która się pomału wybija na tyle normalnego sportu. Zobaczymy, czy się uda. No wiadomo, że nigdy nie zastąpi nam gra komputerowa normalnego sportu, jednak nie oszukujmy się, tam też wymaga to wiele poświęcenia i czasu, i treningów, żeby osiągnąć jakikolwiek sukces w tej dziedzinie, czy to w grze League of Legends, czy to w CSGO, czy w WOTE tak zwaną, czyli World of Tanks. Chyba najbardziej popularne obecnie tytuły e-sportowe. Jeszcze StarCraft 2. Ale uważacie, że e-sport jest tak naprawdę równy sportowi normalnemu i należy go podobnie traktować? W podobnych kategoriach w sensie? Sidu, może ty powiesz swoją opinię, ja powiem swoją za chwilę. Znaczy... Definicja sportu zmieniła się na przestrzeni wieków. Kiedyś to było rzucanie drugim człowiekiem albo innym przedmiotem. Potem doszły różne dziwne dyscypliny, także olimpijskie, na przykład tańce z szarfą. Jeżeli człowiek potrafi uznać to za sport, a jest to sportem, same szachy czy brycz, to gra komputerowa nie ustępuje temu w żadnym stopniu. Jeżeli tamte rzeczy są uznawane za sport, to nie rozumiem, dlaczego to nie być uznawane za sport. Ćwiczy się to, są jasno ustalone zasady, kto wygrywa, kto przegrywa. Nawet jest troszeczkę lepsze niż w niektórych sportach, bo w części sportów akrobatycznych tak dalej decydują sędziowie o wygranej, determinując i wypaczając często wyniki. Tutaj, jeżeli gra jest dobrze zrobiona, to nie ma takiego czegoś, że coś jest nie fair.
dobrze zrobiona gra, ma bardzo jasno i klarownie zdeterminowane zasady, które są pozbawione czynnika losowego. I tutaj Prym wiedzie, League of Legends. To oni zrobili taką prawdziwą grę, Riot zrobił taką prawdziwą grę, która jest w 100% turniejowa. I dzięki temu po prostu wynieśli e-sport na taki poziom, jakim jest obecnie. To znaczy ogólnie to zgodzę się, że gry w pewnym sensie mogą równać się zwykłemu sportowi klasycznemu, tak zwanemu obecnie, ale widzę tutaj po prostu jeden taki próg, który ciężko będzie przeskoczyć. Chodzi mi o odbiorców, że do sportu już ludzie są przyzwyczajeni i sport oglądają ludzie w każdym wieku masowo, natomiast myślę, że jeśli chodzi o e-sport, to ciągle ciężko dostać się w ten pewien próg wyższy wiekowy, jeśli chodzi o ludzi i na przykład, no nie wiem, czy ktoś byłby w stanie przekonać moją mamę, żeby obejrzała sobie turniej w LoL'a, gdzie na przykład od czasu do czasu zdarza się obejrzeć mecz piłki nożnej, zwłaszcza gdy w grę chodzi na przykład jakiś pucharek, to namiętnie ogląda. No i właśnie o to chyba bardziej chodzi. Czy uda się ludzi przekonać do tego, że sport elektroniczny równy jest sportowi klasycznemu? Znaczy na pewno jest to teraz w tym momencie ciężki orzech do zgryzienia, ze względu na to, że przez w ogóle osoby dorosłe gry komputerowe są w wielu przypadkach uważane za największe zło. Tak, no bo to jest taki no media chyba po części są winne, że gry są obecnie postrzegane tylko jako albo giereczki dla dzieci, takie różowe, gdzie się skacze i zdobywa gwiazdeczki, albo jako takie zło totalne, gdzie się morduje, po prostu wypruwa flaki i później te flaki zjada, żeby odzyskać zdrowie. I no myślę, że po części media są winne też trochę za to postrzeganie przez ludzi wizerunku obecnych gier. Znaczy, spostrzegamy to chyba pod względem naszej Polski w tym momencie, to twoja opinia jest oparta, bo nie oszukujmy się, ale spójrzmy na zachodnią Europę, gdzie w Danii, Hiszpanii, w Niemczech już świetnie prosperują federacje sportowe. Tak, natomiast zwróć uwagę, że ty wymieniasz te kraje, które są jakby bardziej ucywilizowane, tak? Natomiast jeśli chodzi o te kraje, które są bardziej takie liberalne, bym powiedział, no to już ciężej o takie opinie. Tam już raczej właśnie prezentuje się taka opinia, jak tutaj przedstawiłem, czyli taka, jak jest w Polsce między innymi właśnie, że gry to jest albo giereczka dla dzieci, albo totalne zło. Znaczy i tak i nie, jeśli mogę tutaj wtrącić cytat znanego celebryty Awahira. On powiedział taką fajną rzecz kiedyś, że problem z grami komputerowymi jest ten, że mają skomplikowane zasady. Użył takiego porównania, że nawet osoba nie znająca zasad grania w piłkę nożną po obejrzeniu jednej połowy zna zasady, bo są banalnie proste. Prawda? No tak, nie wszystkie, nie? Te podstawy to tak. Dokładnie. Mimo, że gry też niektóre są proste, to trzeba poświęcić trochę czasu, żeby poznać ich zasady. I gdyby ktoś stworzył grę banalnie prostą, z prostymi zasadami, która by podłapała i porwała tłumy graczy, to nawet gdyby było streamowane w telewizji polskiej, to ludzie by to oglądali. Flappy Bird. Przypomniałem się od razu Flappy Bird. Tylko, że no tak, ale nikt nie będzie oglądał streamów, nie chodzi mi, bo to porównanie, że ktoś ogląda mecz w telewizji, bo to są proste. Jak grają nasi, to każdy kibicuje. Jakby nasi mieli złoić tyłki, nie wiem, na przykład takiej zwaśnionej narodowości, nie, rosyjskiej, to myślę, że ludzie by oglądali, jakby pojedynek w tym przysłowiowym Flappy Bears był streamowany. Powiedziałeś o trudnych zasadach i wymieniłeś, że prostymi zasadami w normalnym classic sporcie, tak? Jest piłka nożna, którą, tak jak już mówiłeś, po połowie możemy poznać jej zasady, no to ale mamy przecież odpowiednik w grach, tak? Jest FIFA na przykład. Przecież ona się opiera na zasadach pochodzących z klasycznej. I jest to gra turniejowa. Jest to gra turniejowa, no i zasadniczo jest to gra klasyk sportowa w pewnym sensie, no bo przedstawia sport klasyczny. No i zasady są raczej ogólnie znane. No i właśnie to też mnie zastanawia, dlaczego, czy ludzie w sumie, nie mogę postawić takiej tezy, że ludzie by nie chcieli, ale czy ludzie przekonaliby się do tego, żeby obejrzeć pojedynek w FIFA zamiast obejrzeć normalnego meczu? Myślę, że
akurat ten tytuł jest może bardzo popularny wśród graczy, bo jest naprawdę fajną alternatywą do normalnego sportu i można się wcielić w gwiazdę, największą gwiazdę tego futbolu i tak dalej, i tak dalej. To jest fenomen FIFA. Mm-hmm. No przede wszystkim fenomenem FIFA jest to, że Polska może wygrać mistrzostwa, tak? Na przykład. Na przykład. A druga sprawa jest taka, że jest to gra turniejowa, bo zasada jest prosta. Wygrywasz z przeciwnikiem, przechodzisz dalej w drzewku turniejowym i drzewko turniejowe opiera się właśnie na zasadach normalnego sportu, czyli na przykład play-off w koszykówce i tak dalej, można stworzyć ligę, ligę mistrzów, puchar jakiś i tak dalej, co pozwala ci stworzyć ogólnie fajny turniej i go rozegrać. Jednak FIFA nie zastąpi normalnego sportu, bo jest odpowiednik. Jednak znajdź mi normalny sport w stylu MOBA. Znajdziesz co, będziesz burzył budową wieżyczki, żeby ją zniszczyć. Nie ma, uważam, że to porównanie po prostu nie jest idealne w tym przypadku. FIFA jest grą turniejową, ponieważ fajnie się w to gra, ludzie, jest bardzo popularnym tytułem, jednak nie zrobi nigdy furory, bo sama Electronic Arts nie robi nic w tym temacie, żeby na przykład zrobić Mistrzostwa Świata w FIFA na prawdziwym poziomie Mistrzostw Świata w piłkę. Wiesz dlaczego nie biorą się za to? Bo praktycznie nie mają konkurencji. Dawniej ich konkurencją był PES, natomiast twórcy PES-a wydaje mi się, że teraz trochę przysnęli i jest taki zastój, że po prostu te FIFA niespecjalnie wprowadzają jakieś innowacje, tak samo PES-y, więc nie ma takiego, wiesz, wyścigu zbrojeń, że trzeba coś dodać, żeby nas nie przegonili w sprzedaży. Znaczy ja myślę, że to jest cały czas wyścig zbrojeń, bo FIFA miała swój dwuletni okres słabej w ogóle... po prostu jakieś remake'i poprzedniej edycji lekko poprawione graficznie. Ja mam którymś silnikiem chyba. Dokładnie. Po czym zauważyli, że PS ich wyprzedził, wprowadził PS nowy tryb w ogóle Zostań Gwiazdą. Znaczy tam było, to się chyba inaczej nazywało, bo Zostań Gwiazdą jest chyba FIFA akurat. No i dzięki temu PS po prostu zaistniał. Po czym wreszcie Electronic Arts, nie wiem, przemyślało sprawę i ruszyło z nowym silnikiem, który zrobił Frostbite'em chyba. Teraz jest pytanie, czy Electronic Arts ruszy się dalej i będzie próbować to rozwijać, bo jeżeli znowu się zamknie w okresie 5 lat tylko z remake'ami, no to uważam, że znowu znajdzie się taki PS, który jednak znowu w jakimś tam stopniu przez 2 lata coś nowego zaproponuje. No ogólnie mówię, jest to gra turniejowa, aczkolwiek ja sam uwielbiam grać w FIFA, ale nie wciągnąłbym ją tak strasznie w jakąś najlepszą super rozgrywkę, bo jednak zauważcie, że największą furorę robią gry drużynowe. No tak, no a w FIFA nie ma właśnie takich elementów, żeby można było zagrać drużynowo. Jest możliwość stworzenia takiego meczu, aczkolwiek nie wiem, czy on jest grywalny i turniejowy, ponieważ sam tego nie próbowałem. I ciężko chyba byłoby znaleźć na przykład, bo tak mi się marzy kiedyś zrobić coś takiego, żeby drużyna składała się z minimum 7 zawodników, czyli na przykład jeden obsługuje całą obronę, czyli 4 zawodników, 4 masz na pomocy i 2 na napaści. Pojedynek 7 na 7 byłby super, tylko że jest on możliwy chyba tylko i wyłącznie na komputerach, bo konsole tego raczej nie obsłużą. Nie dźwigną, podejrzewam. Także to jest problem, żeby coś takiego zrobić. I druga sprawa, nie ma takiej funkcjonalności w samej grze, tylko zwykle jest coś takiego, że właśnie jest w trybie Zostań Gwiazdą, szybko tam uruchamiasz gierkę i szybko zajmujesz pozycję, na której chcesz grać. Więc nigdy trenuję tak, żeby trenować samą broną, żeby biegać na lewym skrzydle, ale wydaje mi się, że wtedy, gdyby coś takiego było wprowadzone i ktoś by o tym pomyślał, chciało mu się w ten sposób grać, to FIFA miałaby szansę na wielki rozwój w świecie e-sportu i w ogóle takiego treningu, bo wtedy faktycznie tych 7 chłopa musiałaby siedzieć albo w jednym pomieszczeniu, albo na TeamSpeaku i myśleć, wiesz. No trochę to nie ten z kierunku, Bartek, muszę z tobą nie zgodzić, bo tak jakby, nie wiem, grać w Ponga i jeden zawodnik obsługuje kursor w dół, a drugi kursor w górę. Bo w FIFA można grać pojedynczo i obsługujesz całą drużynę, nie potrzebujesz 7 zawodników. Ale nie ma to takiej werwy. Ale zresztą każdy ma swoją opinię, nie? No tak, no tu porównanie jest nie do końca udane, no bo jeśli jeden z graczy obsługiwałby ruch w dół, a drugi w górę, to oni nawzajem by sobie przeszkadzali i to jest nieuniknione, natomiast w FIFA, jeśli każdy odpowiadałby za swojego zawodnika, swoją rolę, to niekoniecznie musiałby przeszkadzać drugiemu. Musieliby wtedy faktycznie wchodzić w kooperację, wrzucać jakieś wrzutki i tak dalej, no tak jak z normalnej piłce nożnej. No ale mówię, to wątpię, żeby kiedykolwiek nastąpiło, więc uważam, jest z nami Awahir, witam cię Awahirku.
Halo? A ja witam Orajka. Ogólnie Wahilku, bo pewnie się nie spodziewasz, Myszu nagrywa podcast z nami tutaj, także... Czy zechcesz dołączyć, czy uciekasz w takim razie? Co to jest podcast? Okej, okay. Element edukacyjny w tym podcaście będzie, także przygotujcie się, wyciągnijcie sobie notatniki, coś do pisania i notujemy podcast. Jest to forma wypowiedzi bądź też konwersacji raczej, mniej więcej przypominająca wywiad, aczkolwiek troszeczkę bardziej luźny wydźwięk ma, w której jedna osoba bądź też w sumie dwie osoby, jedna strona może tak, zadaje pytania, a druga na nie odpowiada. No i potem wchodzi się w dyskusję. Dokładnie. Okej. Okay. A dotycząca czego podcast, żeby już nie zabierać czasu cennego waszego? Generalnie waszej działalności e-sportowej i tego, co się działo w Kielcach. Okej, okay, to mogę zostać. Może będę przydatny. Dzień dobry, zdążyłam? Zdążyłaś, Ewa, cały czas nagrywamy, ogólnie jesteśmy na podsłuchu. Tak. Także Ewa, odpowiedzialna za Hearthstone'a w esport.pl właśnie nas nawiedziła. Witamy cię, Ewa. Witam. Czy słyszałaś może moją wypowiedź na temat tego, czym jest podcast? Czy mam ją powtórzyć? Czy też wiesz, czy nie muszę tłumaczyć? Nie wiem i ja fajnie bym wytłumaczył, sorry. Oj, kurczę. Czekaj, nagrało się, może po prostu zrobię rewind. Bo ja mówiłam, że ja będę dopiero o tej porze. Okej, okay, dobra. Także jeszcze raz bardzo szybko, może bardziej skrótem telegraficznym. Podcast to jest coś w stylu wywiadu, tylko bardziej na luzie. Okej, okay. trzy zdania na temat. Wszystko okay. Jasne. No i cieszę dobrze. Się. Także możemy kontynuować, tak? Tak jest. Zatrzymaliśmy się na pytaniu ogólnie. Właśnie, Awahir, chyba to będzie pytanie odpowiednie dla ciebie. Czy gry ogólnie komputerowe będą kiedyś miały taką sławę jak normalny sport? Czy e-sport będzie miał szansę dorównać normalnemu sportowi? Znaczy, oczywiście poza Azją, gdzie już są streamowane normalnie w pubach rozgrywki, prawda? Tak jest. Więc mówimy w tym momencie o polskiej scenie i ewentualnie kiedy to nastąpi. 7 stycznia 2013 roku. Oj, to musimy się cofnąć. Zmutował. Dokładnie. Wachisz się zmutował, nie chce nic mówić, no. Oj, zawstydził się. To kontynuuj może. Dobra, kontynuujmy w takim razie. Wyrzuciło go. No, chyba stracił internety może. DDoS-a już dostał. A wrócił, patrzcie, wrócił. Dobra, ale chyba nie słyszał pytania. No to kontynuujmy. Kontynuujmy. Czyli generalnie myślicie, że e-sport ma tą szansę, żeby zostać tak mniej więcej przyjętym jak zwykły sport, czy nie bardzo? Czy to tylko Azja ma takiego świra, żeby oglądać mecze w Warcrafta gdzieś w pubie przy piwku? Ja myślę, że ma szansę. Z czasem powolutku, ale ma szansę, bo to nawet pokazały ostatnie Mistrzostwa Świata i pokazuje to IEM w Katowicach. Tak, IEM zdecydowanie. Który teraz będzie chyba trzeci raz już w Polsce, tak? Mhm. Niestety nie będę mógł na nim być, ale mam nadzieję, że jakąś relację dobrą trafię. Oczywiście będę musiał ją obejrzeć kilka dni później, no bo nie będę na IEM-ie ze względu na to, że jadę na wesele, także... Na pewno na samym weselu nie będę w stanie oglądać, przynajmniej nie ze zrozumieniem. Ale w sumie a propos tego streamowania w telewizji na przykład, tak? Mhm. Bo to o tym mówimy. No to przecież wiadomo, że telewizja traci teraz na popularności, wszystko przenosi się do internetu. No to według mnie dobrym ruchem ze strony właśnie stacji telewizyjnych byłoby puszczanie w eter tego typu turniejów. Ale już jest. I tak, i nie. Ponieważ dużo młodych ludzi, takich, którzy zaczynają swoje życie wspólne na przykład z partnerami, nie mają telewizora, a skupiają się na tym, że mają komputer. Ja mam to doświadczenia wśród swoich znajomych. No to iść w obie strony, streamowanie online oraz ewentualnie telewizja, jak kto woli. Telewizja już jest, bo przykładowo Mistrzostwa Świata były już w polskiej telewizji, były na Polsat via Explorer. Z tym, że problem polegał na tym, że akurat te Mistrzostwa Świata odbywały się w Korei w tym roku, czy w 2014 roku i były we wczesnych godzinach porannych, więc ogólnie
Wiadomo, że w ogóle same mistrzostwa świata w Polsce część widzów straciła ze względu, że część poszła do szkoły, a część ogólnie pracy, gdzieś tam... czy też wolała leniuchować, no wiadomo. A część po prostu była czy na wagarach, czy na urlopach i sobie te mistrzostwa oglądały, ale była już na... w telewizji ogólnie dostępnej, tylko że nie dostępnej wszędzie, bo właśnie... No właśnie, tylko na kanał, platformie... który wymieniłeś, nie jest popularny, tak? Znaczy, no... Nie jest, ale był ogłaszany, także no dla, nam się to obiło o uszach. Że Polsat, ale nam się to obiło o uszach tylko dlatego, że siedzimy w tym... Dokładnie. Tym, jesteśmy targetem, który... Który miał to odebrać, tak. A target, który faktycznie mógłby być, jako mógłby się stać targetem, no nie miał o tym kompletnie zielonego pojęcia. Czy ja wiem? No słuchajcie, no nie znam statystyki. Znaczy, no właśnie, ciężko tu o statystyki, prawda? Bo nie wiadomo, ile osób chciało obejrzeć, tylko właśnie nie mogli, choćby ze względu takiego, że to było we wczesnych godzinach porannych i musieli wyjść, czy też no nie mogli, bo na przykład spali, tak? Na przykład byli na nocce w pracy i wrócili dopiero, więc nie mieli już siły oglądać. Także no tutaj ciężko stwierdzić tak naprawdę, co było przyczyną, jeśli... Tak, ale target jest do 30 lat, mniej więcej. Czy ja wiem? Dokładnie. Zobaczymy, bo, historia pokaże. Na przykład, patrząc na moich rodziców, myślę, że nie byłoby to kompletnie, by ich to nie interesowało i dla nich to jest o taka sobie zabawa. I to jest właśnie to jest właśnie odpowiedź na to pytanie, które zadałem wcześniej, czy da się jakby właśnie zwiększyć ten pułap targetu, który... pułap wiekowy, który... Ja uważam, że nie. Znaczy ja myślę, że on się z czasem zwiększy. Że po nasza prostu... generacja. Tak, że nasza generacja, jak dotrze. Ci, którzy teraz mamy 20-30 lat, będziemy mieli po 50. Tak, że to naturalnie z czasem. Natomiast myślę, że jakiś odsetek też dałoby się odzyskać, bo są w tej, powiedzmy, starszej generacji ludzie postępowi i to się widzi chociażby po statystykach na YouTubie, że ja często dostaję informacje, że na przykład oglądam twoje filmy z moim synem i jesteś super. To jest fajne, że już generacje zaczynają powoli wkraczać do tego świata i YouTube'owego, i e-sportowego, i sportowego, i generalnie do tego e-świata, tak jak ja to nazywam. Czyli po prostu, że internety już nie są tylko dla gimnazjum, liceum, ale otwierają się na praktycznie całą szerokość wiekową. Ja uważam, że będzie to popularne i spodziewam się, że będą kanały tematyczne, bo już powstały kanały tematyczne o grach, które są albo, nie wiem czy trwają długo, ale wiem, że trwały na przykład od godziny 20, tam był... Chyba HyperX-y, tak? HyperX właśnie, od 20 na którymś kanale przez całą noc praktycznie było jakoś... Jest, bo posiadam taki. I chyba codziennie nawet obecnie. A kiedyś wieczorami było tylko... się właśnie załącza. Dokładnie, a kiedyś było tylko i wyłącznie, że... raz chyba w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu. Więc idziemy z tym do przodu. Myślę, że platformy cyfrowe pomyślą o tym, aby stworzyć ogólnie, zobaczycie, żeby stworzyć kanały tematyczne. Natomiast to, co można podkreślać, wcinając się troszeczkę chamsko i w dyskusję, to nabrało odwagi. Spójrzmy na... Przepraszam, a Wachirku, mów. Zobaczmy tylko na samych komentatorów, to rzadko kiedy są osoby poniżej 30 roku życia, oczywiście są wyjątki, ale z reguły są to osoby dojrzałe, wciąż czerpią niesamowitą przyjemność z gier sportowych. Oczywiście zdominowana grupa wiekowa to jest to 17+ do 25 roku, to jest mniej więcej ta mediana wieku, jeśli chodzi o odbiorców e-sportu. Aczkolwiek to nie jest nie wygląda to z tego powodu, że dorośli nie będą mieli przyjemności czerpać, nie będą czerpali przyjemności z całego e-sportu. Po prostu oni jeszcze do tego nie dotarli. E-sportu jest coraz więcej w internecie, na stronach związanych dla młodszej grupy wiekowej. Natomiast jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której emeryci oglądają za 15 lat e-sport. No, bo już no tak, e-sport bo będzie to będziemy, wszędzie, będzie bo... tak popularny, że przeskacząc po kanałach między modą na sukces a klanem znajdą kanał ze sportem. W jakiś sposób znajdą przyjemność oglądania tego. No choćby w taki sposób, że za te kilkanaście lat to my będziemy tymi emerytami. A ja nie planuję w wieku 35 przejść na emeryturę. Ale... No wiesz, ja w moim zawodzie będę bardzo wcześnie na emeryturze, no ale mniejsza o to. Kozak. Szpanujesz. Tak jest. Oj tam. Emeryturze jako stan bardziej umysłu, odpoczynku niż o stanie pieniężnym. Dobrze, ale czy masz w takim razie jakiś pomysł, żeby obecnych ludzi, tych zaawansowanych wiekiem przekonać do e-sportu, czy myślisz, że to se ne da? Nie, to nie jest możliwe na ten moment.
zdajmy sobie sprawę z liczb. W ogóle przez jakiś czas miałem takie, czytałem materiały o tym, jak się e-sport rozwija, prognozy i tak dalej. I w jakiś sposób ekscytowałem się z myślą o tym, że e-sport kiedyś będzie jak sport. A potem jeszcze taki jeden dobry artykuł. Przepraszam, że nie wymienię teraz autora, będę go cytował, ale pisał o tym, żeby być troszeczkę bardziej sceptycznym, gdyż weźmy pod uwagę liczby i pewne realia. Jeśli chodzi o liczby na ten moment, graczy tam przywoływał statystyki, ile obecnie graczy codziennie gra w League of Legends, ile tam w miesiącu. Jak weźmiemy wszystkich graczy z League of Legends, to ta liczba nadal będzie mniejsza niż oficjalnych zarejestrowanych fanów Manchesteru United. Więc wszyscy mówią, że niedługo to będzie jak piłka nożna, koszykówka i jeszcze nie to. Ale fakt, że może ze względu na, oczywiście na to, że Chiny to oglądają, że finał Mistrzostw Świata oglądało więcej niż najlepsze rozgrywki koszykarskie czy Ligi Amerykańskiej Hokejowej, czyli tych prestiżowej, już coś znaczą. Natomiast dlaczego taki typowy 35-letni starszy człowiek nie będzie oglądał e-sportu? Z prostego powodu. Piłka nożna jest bardzo prosta w swojej mechanice. Załóżmy, że bierzecie kogoś, kto pierwszy raz słyszał o piłce nożnej, nigdy nie widział, nigdy nie grał, coś nowego. Stajesz przed telewizorem, jeśli jest bystry, po jakichś 30 minutach powinien rozpoznać, o co chodzi. No i ci w niebieskich koszulkach kopią w tą stronę tą gumową rzecz, a ci w czerwonych w drugą i jak trafią w siatkę, to się cieszą. I mniej więcej patrząc na tym, że się zmieni wynik, jest w stanie wydedukować, o co chodzi w całych rozgrywkach. Posadźmy kogoś takiego przed League of Legends i niech po 30 minutach powie, o co w tym chodzi. Nie powie, on nie zrozumie. I to jest ta bariera e-sportu, żeby stać się mainstreamem, stać się czymś nie na miliony, ale na dziesiątki milionów, na setki milionów. To, że żeby czerpać przyjemność z tego, trzeba w to zagrać 100, może 150 godzin. To jest olbrzymia bariera czasowa, która na ten moment jest nie do przejścia, dopóki nie polubisz tej gry. Nawet jeśli ktoś gra już, ma 15 level, może nawet 30, nie rozumie taktyk, nie rozumie kompozycji, a to jest sedno League of Legends, całe piękno. I o to właśnie na ten moment wchodzi problem, że kiedy jesteśmy przy League of Legends MOBA, że właśnie są bardzo trudne dla nowego odbiorcy. Tak, prawda? Że mają po prostu bardzo wysoki próg wejścia. Ja to mówię z własnego doświadczenia, że gdy chciałem jakiekolwiek informacje nawet znaleźć, żeby nie jechać do was, do Kielc z pustym łbem, chciałem po prostu znaleźć jakieś informacje w internecie, ale już te informacje, które niby miały mi pomóc zrozumieć, o co chodzi w LoLu, były napisane takim językiem, że ja po prostu automatycznie spojrzałem na półkę, czy mam jakieś rozmówki lolowo-polskie albo polsko-lolskie, ale niestety nic takiego nie znalazłem i no de facto dopiero o co w tym chodzi zacząłem rozumieć. Tutaj będzie małe podliska, gdy zacząłem oglądać mecz, w którym komentatorem był Awahir i w którym posługiwał się językiem, który był w miarę zrozumiały dla mnie. Tam oczywiście występowało też czasami słownictwo. All you stuff. Którego nie do końca łapałem, natomiast właśnie z samej rozgrywki po jakimś czasie zacząłem ogarniać, o co chodzi i co to znaczy i gdzie co jest. Może... Więc właśnie, no, duża rola jest właśnie przy komentatorstwie, tak? Mhm. I tu też tłumaczyć, co się dzieje, tak? Znaczy, komentator, jeśli mogę się wciąć i wejść ten aspekt. Obecnie komentarz jest nastawiony dla osób, dla przeciętnego odbiorcy, który gra w League of Legends, bo ten, kto włącza streamę, to najpierw grał w tą grę. Bardzo rzadko jest na odwrót. I obecnie nie ma komentatorów, którzy... Nie ma tak zwanego newbie streamu, który by tłumaczył umiejętności, wszystko i tak dalej. Riot tworzy spektakl dla osób, które już grają w tą grę. Ale nie ma Riot Games nie prowadzi nic dla tych nowych graczy. I nawet ja, mimo że przegrałem tysiące godzin, oglądając drugie tyle League of Legends, włączam Dotę, nie rozumiem, o co chodzi. Poza tym, że to jest niemal ta sama gra, to w pewnym stopniu nie rozumiem, co tam się dzieje. I dopóki nie stworzy się gra e-sportowa, która z góry będzie nastawiona właśnie na e-sport, żeby była na masy, z prostymi zasadami, a jednocześnie ujmująca jej pięknie, tak samo jak jest wiele gier gracianych, na przykład, które są proste w zasadach, ale na przykład skomplikowane w strategii, dopóki czegoś, coś takiego nie powstanie, e-sport nie pójdzie w miliony. Albo musimy czekać na ten długi proces, aż gry komputerowe staną się naprawdę jedną z podstawowych czynności społeczeństwa, a to tempo coraz szybciej narasta wraz z rozwojem technologii. Amen. Teraz uwaga, ja się będę wcinać, bo cały czas czekam, a Wahir, ale ty mówisz bez przerwy, więc ciebie się nie da wciąć. Powiedzieliście, że
osobą, graczem, który jest mniej więcej, to Awahir chyba powiedział, między 17 a 25 rokiem życia. Chciałabym zauważyć... Oj, to mi się już kończy czas. Że poza tym, że między 17 a 25 rokiem życia jest to facet. Najczęściej. No. W 99% e-sport, nie tylko w Polsce, w ogóle na świecie, jest dominowany przez facetów. I ja nie mówię tylko o organizacji, ale także o graczach. Jak ile każdy jest... sport. Bym tak powiedział, jak każdy sport z jednej strony. No, faktycznie z szarfą, tak wspominał Sidu wcześniej, facet raczej nie będzie tańczył. Ale no, są na przykład łyżwiarstwo szybkie, są sporty, które na przykład uprawiają, no okej, piłka nożna czy koszykówka facetów jest bardziej oglądana i lepsza niż kobiet, ale jest. A w tym, tutaj w tym przypadku nie ma takiej dysproporcji jak tutaj. Chodzi o facetów i o kobiety. No i to tak chciałam się wypowiedzieć na ten temat. Ale druga sprawa, Ewa, zobacz, że ewolucja jak nam pokazała, jak długo, długo ten proces przechodził, kiedy kobiety się też przekonywały, chciały w ogóle uczestniczyć w sporcie. Teraz kiedy im pozwolono. Nie, no, no. Pozwolono, no niech będzie, że pozwolono i nie pozwolono, w każdym razie część kobiet na pewno chciało tym zaistnieć, wreszcie im pozwolono i zaistniały. I w tym momencie, jeśli chodzi o e-sport, nie było tak, że nie jest tak w tym momencie, że ktoś im pozwala lub nie, tylko powstają i kobiece drużyny w League of Legends, kobiece drużyny w CSGO, w Dota jest bardzo zresztą popularna u nas Alsen Team bodajże, z tego no, co tak, kojarzę. Dokładnie. Więc to są bardzo znane kobiece ogólnie jednostki i uważam, że tutaj też jest jakiś potencjał, z tym, że nie wiem, czy kobiety się ale przecież nie bawią w to bardzo, czy po prostu problem jest solidarności kobiet, bo już wiele teamów szybko się rozpadało. Zresztą w League of Legends męskie też się szybko rozpadają, więc ale u kobiet dwa razy szybciej. To jest, same dziewczyny o tym mówią, ale też nastawienie jest, no niestety, troszeczkę niesprzyjające rozwojowi e-sportu wśród płci pięknej, gdyż no właśnie, wielu, czasami organizacje, które faktycznie by mogły na poważnie zorganizować coś dla kobiet, patrzą na wygląd kobiet i to też rozmawiałem z niektórymi paniami, które grają, chciałyby grać na poważnie i na przykład jakaś inna dziewczyna została wzięta na ich pozycję tylko dlatego, że była ładniejsza, mimo że umiejętnościami jest schodziła na niższy poziom i to jest jeszcze problem organizacji, że nie patrzą na poważnie, traktują znaczy, kobiet poważnie, mimo że mogą być poważnymi gamerkami. Pozwolę tu sobie powiedzieć coś, co może być nieco kontrowersyjne, tak, ale... Nie. Broń Boże, nie będę nikogo obrażał. Natomiast chodzi mi tylko o fakt podkreślenia, że organizacja zawsze jest organizacją i ona myśli jak organizacja, czyli o tym jak najwięcej zarobić, tak? Czyli ładną twarzą może łatwiej przyciągnąć rzesze fanów, a umiejętności to jest zawsze coś, co w pewnym stopniu, niekoniecznie w pełnym stopniu, ale w pewnym stopniu da się nabyć, tak? Natomiast piękna się nie nabędzie, jeśli się tego nie dostało od Boga, to już się nie dostanie. No chyba, że ktoś ma bardzo dużo pieniążków i wyjedzie do Stanów na operację, tak? No ale to też się nie zawsze udaje. Ja jeszcze dzisiaj wspomnę, ogólnie było pewne wydarzenie, którego nie wiem, czy mogę reklamować, więc nie będę o tym mówił. Dokładnie. Tak, wiemy, że panie skopały panom tyłeczki. Dokładnie, grały dzisiaj 5 pań na 5 facetów w CSGO. I teraz tak, panie wygrały ogólnie, nie oszukujmy się, tam właśnie grały 3 panie z profesjonalnych teamów CSGO. I teraz co chciałem powiedzieć, akurat tam by też była sytuacja na czacie, na tym streamie, który zresztą oglądało 16 tysięcy ludzi w Polsce, więc ma to jednak potencjał, zauważcie. Z tym, że faktycznie może to był po prostu mecz gwiazd, dlatego też się tak wydarzyło. Znaczy, ale też kwestia, kto go streamował, prawda? Jeśli ja bym się podjął streamu, to podejrzewam, że tyle osób by nie było. Ale fajna anegdotka ogólnie. Na czacie pojawił się tekst na temat drużyny pań, mianowicie pewnie się kłócą w tym momencie, że mają te same skiny do broni. Wiesz. Ale to jest właśnie idealne podsumowanie tego, jak faceci traktują baby w e-sporcie. Sorry. To nie chodzi, że w e-sporcie. To chodzi o tą samą sukienkę. W ogóle! No... No ale też... Nie, ale no to w takim razie te rzeczy, które są uważane przez facetów w normalnym życiu, przechodzą do e-sportu i bardzo ja osobiście wam powiem, że bardzo ciężko jest wybić się kobiecie, jeśli chodzi o organizację, to
To ogranie może jeszcze nie i o streamowanie, ale o samą organizację to jest piekielnie ciężkie. Znaczy, no ja jestem sobie w stanie to wyobrazić. Mam nadzieję, że nie oceniasz nas. Ale... Nie, to nie o to chodzi, ale bywały przypadki, kiedy dupa organizuje, no to na pewno musi być jakaś badziewna. Ale tak, stereotypowe podejście jest. Oczywiście, że jest. Tak, i inaczej gracze oceniają graczki, jeśli można tak to odmienić. Mhm. Inaczej organizacje patrzą na to. I no presja jest i dosyć niepoważne podejście i to trzyma może kobiety z dala od tych właśnie linii. No właśnie, i dopóki faceci będą uważali, że kobiety są gorsze w przypadku i grania i organizacji, tym mniej osób będzie chciało w to angażować, tym szybciej się osoby będą zrażać. Problem jest tylko taki, że nie wiadomo, czy to się da zmienić, bo no ja bym tu nie wrzucał wszystkich do jednego worka, tak? Ja takiego podejścia nie mam. A to działa w dwie strony, tak? Także właśnie, to działa też w dwie strony, bo też się spotkałem z innym streamem, nie dzisiaj, ale kilka tygodni temu, gdzie dwóch facetów w jakiejś strzelance po prostu zaawkowało chyba, nie wiem, w każdym razie stali i się nie ruszali. I ktoś zasugerował, że pewnie sprawdzają, który ma większego penisa, także no tak jak mówię, no, każdego się da pojechać, jeśli się chce, tak? Natomiast jestem świadom tego, że facetów w świecie gier i w świecie sportu jest więcej niż kobiet, paradoksalnie porównując ilości ogółu mężczyzn i kobiet. Natomiast no wiadomo, że jeśli kogoś jest mniej, to takie akcje bardziej trafiają, tak? I bardziej odrzucają. Mężczyzn takie coś by nie zraziło raczej. Znaczy my ogólnie z wulgaryzmem na przykład próbujemy walczyć, nie polecamy tego, bo uważam, że ten świat też powinien się troszkę zmienić, w szczególności nasza polska scena i wydaje mi się, że w każdej grze, nie tylko akurat w grach MOBA, a jeśli chodzi o świat League of Legends na przykład, no to jest to bardzo, bardzo toksyczny świat, niestety kreowany przez samych graczy, nie chodzi przez organizatorów czy gwiazdy nawet grające, chociaż i one, im się zdarza często coś zrobić nie tak i przez to może też są pewne zachowania powielane. No ale jednak staramy się wprowadzać kulturę osobistą przynajmniej. I to mi się bardzo podobało, bo ja sam jestem bardzo za kulturą i mam bardzo często takie odruchy, nieważne w jaką grę gram, zazwyczaj jeśli mecz się kończy kulturalnie, w sensie właśnie jeśli się nie kończy gdzieś tam na czacie jakimiś wyzwiskami w moim kierunku czy między sobą, to zazwyczaj staram się napisać to durne GG, chociażby żeby to było taka wisienka na torcie, żeby okazać swój szacunek innym graczom i to przenoszę też do normalnego życia. Najgłupszy przykład, jeśli stoję na przejściu i jedzie mi sznur samochodów i wszyscy mnie mijają po prostu jak drzewo i w końcu zdarzy się jakaś złota owca, która się zatrzyma, to ja staram mu się kiwnąć głową, że dziękuję mu za to, że okazał mi uprzejmość, a nie przechodzę i po prostu olewam go, tylko okazuję uprzejmość za jego uprzejmość. Do tego ja jak najbardziej namawiam wszystkich, nie tylko w świecie gier, ale także ogólnie w świecie rzeczywistym, żeby okazywać sobie drobne uprzejmości, bo to zawsze upiększa ten szary świat. A wiecie, co jest jeszcze złego, jeśli chodzi o kobiety w e-sporcie? Wydaje mi się brak szacunku do siebie, ponieważ dużo dziewczyn, które streamuje na przykład w bardzo skąpych ubraniach tylko po to, żeby przyciągnąć widzów. Dokładnie. To też jest kolejny problem. I one same się, wydaje mi, trochę nie szanują i tu ludzie nie przychodzą pooglądać ich umiejętności, które mogą mieć, ale niekoniecznie muszą, a przychodzą pooglądać za przeproszeniem cycki. Sorry. Też jest to prawda, ale z drugiej strony nie ujmujmy drugiej stronie kobiet streamerek, które streamują, bo... Oczywiście, ja nie mówię, że wszystkie takie są streamerki, ale no niejednokrotnie niestety i w Hearthstone'ie, którego teraz namiętnie oglądam, zdarzyło mi się widzieć półnagie panienki. Czyli zakładam, że widownia też na widowni będzie większość facetów, tak? Na pewno, ale słuchajcie, to już się zmienia tak ale samo, ale facetów też oglądają faceci, to co oglądają baby w takim razie? To też się, słuchajcie, na zmieniło... facetów? Pomału się zmienia. Kurde, słuchaj, wiedziałem, że jakoś mogę wspomóc swoje streamy. Natomiast musisz najpierw zakupić kamerkę. Mam wrażenie, że również troszeczkę brak tej kolokwialnej babskiej solidarności czasami i odkryłem to, gdy posłuchałem troszeczkę wieści na temat, jak wyglądają stosunki między cosplayerkami. Aj, bywa tak, że są strasznie zawistne.
I również może to jest właśnie problem, że nie potrafią się zjednoczyć, taką grupę pokazać się trochę więcej, że obrazują siebie jako jednostki, zamiast wziąć się w garść, w kupę i pokazać, że są również dziewczyny i też potrafimy grać. Ale cosplayerki to też jest inna para kaloszy, ponieważ cosplayerki, tak jak zostało wcześniej powiedziane, to są dziewczyny, które najczęściej dostały dar od Boga w postaci ładnego wyglądu i one nie muszą potrafić grać i one zajmują się cosplayem tylko dlatego, żeby się pokazać. Bo cosplay to jest taki sposób na pokazanie siebie. Pretekst. O! Dlaczego? Tam też się wiąże też z dużą umiejętnościami plastycznymi, no. Część na pewno jest takich, które kupuje bezpośrednio stroje, ale masa jest jednak takich, które wykonują same szyją, za co im wielkie im graty, nie? Tak, ale to jest... Nie, no, naprawdę, czasem to jest po prostu dzieło sztuki. Widziałem takie niestety cosplayerki, które były okej, w sensie odróżnijmy, już nawet dzielmy na kobietę na ładne i brzydkie. To nie była brzydka kobieta, ale też nie była jakaś super piękna, natomiast zrobiła niesamowity cosplay vibe, zrobiła tą rękawicę samodzielnie, opisywała jak długo na tym pracowała i dostała zjazd za to, że nie wyglądała jak supermodelka. Niestety mentalność jeszcze jest bardzo, bardzo i na prostym... w tym momencie takie dziewczyny zamykają się w sobie i przestają robić cosplaye, które mogłyby naprawdę super. I nie była brzydka, nie była super piękna, to się zgodzę, ale nie była brzydka, żeby w ogóle... To, że czy jest brzydka, czy ładna, to nie jest powód, żeby hejtować, ale tu tym bardziej, nawet patrząc z punktu widzenia no, takich snobów. Znaczy, możliwe, że po prostu, wiesz, za mało pokazała, nie? Bo ludzie jednak cały czas twierdzą, myślą, są przekonani, że cosplay polega na tym, żeby nie tyle odwzorować postać, którą chce się pokazać, tylko żeby zrobić to tak, żeby przy okazji można było sobie wymarzyć, że z tą postacią da się przespać, tak? Że to jest taki mokry sen gracza, że... To też nie do końca tak jest, bo po prostu internety też są takie, no, że o tym, są toksyczne o tym właśnie, same w sobie, nie? O tym właśnie mówię, że ludzie mają po prostu jakieś swoje odruchy prehistoryczne, które chcą spełniać. Ale nie tylko internety, w telewizji też kobiety, im ładniejsze, tym lepsze, tym więcej ludzi je ogląda i... Więc skąd się to bierze z mass mediów, no i ogólnie z postępowania celebrytów. Nie tylko w tym momencie w e-sporcie i w życiu codziennym przez nas kreowanym. Bo to jest kreowane przez mass media. Dobra, ale zmieńmy na chwileczkę temat, bo mam ochotę na delikatną matematykę, statystykę. Ty już z tą matematyką, to ty uważaj. Będzie dobrze, będzie dobrze, jak coś wyślę, ci ściągę. I mam kilka pytań takich statystycznych czysto. Na przykład, czy wiecie, ilu ludzi było u was w Kielcach na imprezie? To znaczy, szacunkowo około 250 osób odwiedziło imprezę. Czyli dosyć... Ale unikalnych osób, że tak powiem. Unikalnych wyświetleń. Tak. Unikalnych osób, bo jeśli chodzi o statystykę streamu, no to jest o wiele bardziej pokaźniejsza. Mhm. No i tam też widziałem ludzi z praktycznie pełnego zakresu. W pewnym momencie to miałem wrażenie, że jeden ludź, że tak powiem, się trochę zakręcił za bardzo, bo wszedł sobie jakiś dziadek i też sobie patrzył, co tam działacie. Wyobraźcie sobie, że wszedł właśnie starszy pan, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli zdarzy się mu, że będzie nas słuchał. Na pewno. Podszedł po prostu, zapytał się nas grzecznie, ile kosztuje wejściówka, powiedzieliśmy mu, jaka i taka sytuacja. No to zastanowił się i mówi, nie, dzisiaj na razie wezmę na jeden dzień. Jeżeli młody coś ugra, to przyjdę też jutro. Tak, zrozumiałam tą sytuację. Także powiem wam szczerze, że przyszedł sobie, nie wiem, czy to był dziadek jakiejś młodej osoby, która grała w naszym turnieju, nie wiem, czy w naszym, czy w Dotę, czy w 1-1, czy właśnie w jakimś innych zawodach organizowanych na terenie WDK, ale no, była taka osoba, byli też rodzice, dzieci. I to mi się strasznie podobało właśnie, że byli rodzice, że byli ludzie, tak, nie wiem, gdzieś z rodziny, którzy wspierali graczy, to było super, naprawdę. Ja tutaj pozdrawiam tatę Alana, jak będzie nas słuchał. To jest dla mnie siła gamingu, że jednak są ludzie, którzy potrafią wspierać, może nawet nie do końca rozumieją, co te ich pociechy tworzą, ale że mimo wszystko jeżdżą z nimi i wspierają, bo tam dosłyszałem, że też jedna z drużyn LoL'a miała coacha jakiegoś swojego, tak? Tak. I że to też był jakiś rodzic chyba któregoś z tych graczy. A do tego to nie wiem, akurat takich ja wiadomości nie posiadam, aczkolwiek mogę powiedzieć, że jeden właśnie z rodziców przyjechał ze swoim synem i przywiózł całą prawie drużynkę, bo czterech graczy aż z okolic Wrocławia.
I centralnie dwa dni przenocował razem z nimi w Kielcach, po czym ich po prostu podwoził. No ale takie sytuacje widziałem, bo tak samo na przykład byłem w Lublinie dwa lata temu na Falconie i tam na przykład w drużynce, którą wspierałem na tamten czas, tata aż z od Opola czy Bielsko-Białej. No to masz duży rozrzut. Znaczy Bielsko-Białej, no to tam są okolice zachodnio-południowej Polski, tak? Ale mimo wszystko kawałek drogi jest. Do Lublina 500 km wiózł swojego syna, więc... To musiała być Bielsko-Biała. Ja uważam po prostu, że rodzice nie tylko w tym przypadku, ale w każdym przypadku w życiu powinni wspierać swoje dzieciaki. Tak, jak najbardziej. Niezależnie, czy będą grać w gry komputerowe, chciać to robić profesjonalnie, czy będą chcieli zostać komentatorami e-sportowymi, dokładnie, sportowymi, czy też ogólnie, nie wiem, grafikami. Tak, przekaz dla rodziców, tam zawołajcie, jeśli słuchacie naszego podcastu, to zawołajcie mamę na chwilę. I droga mamo, drogi tato, jeśli wasza pociecha robi coś, czego nie rozumiecie, to po prostu nie zastanawiajcie. Chyba, że to narkotyki. Nie zastanawiajcie się nad tym, tak. Chyba, że to coś naprawdę złego albo zakazanego przez prawo, ale póki to jest legalne, to wspierajcie je. Najwyżej, jeśli ciężko wam to przełknąć, walnijcie sobie szklane szkockiej i nie zastanawiajcie się po prostu nad tym, tylko ich wspierajcie. Żeby jeszcze to minimum złapać i zrozumieć, co dokładnie ten dzieciak robi. I zobaczycie, jaką radochę możecie temu dziecku sprawić. Tak, i ja miałem właśnie sytuację taką, że z rodzicami nawet w ten weekend rozmawiałem, bo wróciłem ledwo z mojego domu rodzinnego z powrotem do miasta, w którym studiuję, i miałem rozmowę na temat e-sportu i tak dalej, gdyż oznajmiłem, że chcę się zaangażować, to jest moja pasja, i na początku dla moich rodziców było ciężko to zrozumieć, gdyż siedziałem ileś godzin, nawet nie tyle co grając tą grę, ale wokół tej gry, czytając tę grę, oglądając tą grę. Dla mnie to była pasja. Dla nich to było spore marnowanie czasów, jeszcze w takim okresie, gdzie podejmuję się ważne decyzje, jestem między liceum a studiami, prawda? I mimo wszystko, za co bardzo im dziękuję, są w stanie to zrozumieć, widzą moje zaangażowanie i mnie wspierają, dają mi takie zielone światło. Oczywiście daje mi przy okazji zaświecić też żółtym, żebym nie odleciał, tylko po ziemi szedł, przed siebie, pewnym krokiem, ale nie odleciał, tylko szedł po ziemi, więc żebym na spokojnie, racjonalnie, ale robił to, co kocham. I tutaj rola rodzica i wsparcia jest nieoceniona, gdyż to przez to, że wiem, że akceptują to, i na przykład sam głupi fakt, że na przykład na swoim profilu czasami udostępnię coś ze sportem, na przykład filmik, jak komentuję i moja mama to lajkuje, pewno nie rozumie ani słowa z tego, co robię, ale obejrzy, interesuje się to, jest to naprawdę nieocenione wsparcie. Ale tak samo z drugiej strony, jak właśnie cały czas rodzice będą narzekać, albo siedzisz przy komputerze, albo marnujesz czas, albo grasz w jakieś główienka, które na komputerze, czego nie rozumiem, to się człowiek też zniechęca, a mógłby być naprawdę bardzo dobrym na przykład zawodnikiem. Ale właśnie, nie oszukujmy się, trzeba rozgraniczyć granie dla rozwijania pewnych swoich umiejętności w daną grę, niż granie bez sensu w 10 milionów tytułów. Rozumiem na przykład youtuberzy, którzy grają w 10 milionów tytułów, tak jak Myszu i Pixelos, pewnie dzięki, spodziewam się też, że robią to po to, żeby przedstawić gierki, jakąś omówić mechanikę i tak dalej, czy ewentualnie zrecenzować, tak? Jak to ewentualnie wygląda i tak dalej. Ja rozumiem takie granie w wiele tytułów, ale granie dla grania, sam jestem graczem, ale i gram, bo gram, ale ze względu na to, że nie jestem pro, a chcę rozwijać pewne aspekty gier, zająłem się organizacją turniejów i dlatego też z wami zrobiliśmy sportka.pl wspólnie, żeby rozwijać właśnie z innej strony tą pasję do gier. No koncentrujesz się po prostu w jednej tematyce, tak? Znaczy no w pewnym sensie tak, w pewnym sensie nie, tak? Bo no ja też się nie do końca zgadzam. Nie tylko... W jednym nurcie, o tak bym powiedział, ale nie w jednej tematyce, bo... O, to lepsze słowo. Nie siedzicie czysto tylko w tym LoLu, ale też poszerzacie, tak? Przecież tam w Kielcach miał być i był Hearthstone, i był LoL, i była Dota, i miał być CS, nie udało się niestety. Ale generalnie było wiele rzeczy, tak? Był retro gaming, który mi się bardzo podobał. Był ten panel, na który nie zdążyłem, gdzie... chłopaki z tego kieleckiego studia, Static Dream.
chcieli jakby przybliżyć ludziom swoją działalność, pokazać, o co chodzi. Stworzyli tą gierkę, w którą nie miałem odwagi zagrać, bo bałem się, że wyjdę na pronuba. I generalnie było dosyć szeroko, było co robić, to nie było tylko w jednym kierunku. Nie, no zgadza się, ja mówię po prostu o także oceniamy z perspektywy pożerania czasu gier. Dobra, ale wejdźmy też trochę na taki, na ciemną stronę, przejdźmy na chwilę, ciemną stronę mocy, moi podawani. taki Imperial Marsz. Czy było dużo głosów krytyki, czy zdarzyli się jacyś hejterzy, czy raczej wszyscy byli zadowoleni i wszyscy z uśmiechami opuścili Kielce? To ja w takim razie będę pierwsza, może ja się najpierw wypowiem. W każdym razie, jeśli chodzi o Hearthstone'a, bo ja się mogę tylko wypowiadać, jeśli chodzi o Hearthstone'a, ja słyszałam same pozytywne komentarze. Był to pierwszy turniej, który był streamowany oficjalnie i ze streamami, pokazywany było w większości meczy. Był to pierwszy turniej, który w zasadzie nie miał opóźnień i tak jak się wypowiadał zwycięzca pod koniec, był bardzo mile zaskoczony, że wszystko wyszło i nic się nie wysypało. Ja usłyszałam same pozytywne i dodało mi to skrzydeł i jestem chętna na robienie następnych. W takim razie gratuluję jako organizatorce. A, dziękuję. Tak. Ale to tylko nie tylko moja zasługa. No i ja rozumiem, ale widocznie osiągnęliście coś, co jest dosyć trudne w internecie do osiągnięcia, czyli zadowolenie wszystkich. Wszystkich Hearthstone'a na pewno. W League of Legends też nie było żadnych opóźnień, także już mamy dwa tytuły, które udało nam się bardzo dobrze zorganizować. Znaczy, słuchajcie, no to nie jest tylko nasza zasługa. Mhm. My zajęliśmy się głównie ogólnie organizacją graczy. Ewa miała świetny kontakt z graczami Hearthstone od samego początku. Gracze Hearthstone to jest zupełnie inne community niż LoL'a i do niego nie dokładnie można porównywać. W moim przypadku też miałem świetny kontakt ze wszystkimi, można powiedzieć, drużynkami, z kapitanami. Wcześniej mieliśmy już informacje, kogo ewentualnie nie będzie. Udało nam się po prostu to utrzymać dzięki też graczom w ryzach, że nas nie zawiedli i nie mieliśmy dziwnych niespodzianek. Jedyną niespodzianką było to, że musiałem sam zagrać we własnym turnieju, można powiedzieć. Ale źle się bawiłeś? Ale bawiłem się właśnie świetnie. Ze względów technicznych ogólnie tutaj wielkie podziękowania dla portalu, który razem z nami organizował ten event i dostarczył sprzęty niezbędne do rozegrania wszystkich zawodów. Tak samo dla Games Up, którzy znowuż byli odpowiedzialni za Dotę, jak i również za WDK, czyli Wojewódzkiemu Domu Kultury w Kielcach, za udostępnienie świetnego internetu, bo było 60x40 mega, które, wow, obsłużyło nam bezproblemowo cały event, jednocześnie obsługa techniczna, która pomogła nam i skonfigurować dźwięk na sali kinowej, gdzie można było obejrzeć stream z LoL'a, też niezawodnie nam w tym pomogła, także wielkie, wielkie za to dzięki. No i co? No miejmy nadzieję, że będzie się to iść do cały czas do przodu i to community i LoL'a się może troszkę poprawić, jeśli chodzi o utrzymywanie się drużyn w całości, że się nie będą rozpadać tak szybko i razem działać, bo w Hearthstone jest o tyle łatwiej, że to jest gra pojedyncza, aczkolwiek mam nadzieję, że Ewa pomyśli nad wprowadzeniem jakiegoś turnieju teamowego, gdzie będzie musiało dwóch graczy rywalizować lub trzech nawet. Pracujemy nad tym. Bo wydaje mi się, że ten aspekt, gdzie na przykład teamowo można zdobywać punkty w Hearthstone, też może być ciekawym rozwiązaniem. Znaczy, Hearthstone zaczyna być grą, w którą stworzyły się gamingi i myślę, że na przykład gamingi bardzo chętnie rywalizowałyby między sobą. A to jak już jesteśmy przy Hearthstone, to ja sobie wtrącę pytanie czysto do Ewy, bo mam takie jedno przygotowane. No w sumie nawet nie jedno. Specjalnie dla mnie. O, tak, kurczę. Tak. No. Jesteś gotowa? Oddech? Czemu konkretnie Hearthstone? Bo wiem, że karcianek ECG to jest chyba, tak? Jest wiele, chociażby Magic the Gathering, są Scrollsy teraz od wydawcy Minecrafta, czyli od Notcha, także dlaczego akurat Hearthstone? Dlaczego akurat Hearthstone? Po pierwsze, dużo graczy jest
takich, którzy zaczęli grać. Po pierwsze, Hearthstone jest firmą, Blizzard w ogóle jest firmą, która udostępniła karciankę i bardzo często zajęła się community. Od razu zaczęli organizować różnego rodzaju turnieje, jeszcze w fazie, kiedy gra była w fazie beta, były turnieje. Jest jeszcze karcianka też dość popularna, która nazywa się Duel of Champions, ale ona niestety, że tak brzydko to ujmę, obudziła się lekko z ręką w nocniku, kiedy już właśnie zapukał do drzwi Hearthstone i ze swoimi turniejami i dlatego bardzo dużo osób, które gra teraz w Hearthstone, zaczynało właśnie od, tak jak mówiłaś, Magicka czy Duel of Champions i zaczęła grać w Hearthstone'a i wsiąkła i siedzi w tym do dzisiaj. A czy to nie jest też troszeczkę tak, że Hearthstone ma nieco mniejszy próg wejścia niż na przykład Magicka, bo ja kiedyś miałem ja generalnie grałem w Magicka taką, że tak powiem, żywą, tam miałem jakiegoś swojego deka ułożonego, biednego. Natomiast jeśli zabrałem się do tej elektronicznej, to po kilku latach nie grania w ogóle, to ja nie wiedziałem, co się dzieje. Natomiast jak tak sobie właśnie patrzyłem na tego Hearthstone'a na stream tam na ścianie w WD-ku, no to mniej więcej rozumiałem, co się dzieje i kto dostaje bęcki. No bo sama idea gry Hearthstone jest prosta, bo polega na tym, że jest dwóch bohaterów i przegrywa ten, który nie ma straci całe życie. I mniej więcej na tym polega Hearthstone. Oczywiście wiem, że Awahir w tym momencie się ze mną nie zgodzi i chyba ty albo kolega Przemek porównał Hearthstone do gry w szachy, że trzeba faktycznie wiedzieć, jak ułożyć karty i w jakiej kolejności i w ogóle jakie karty włożyć do takiej talii, żeby być w stanie wygrać, ale sama gra jest dość prosta. Sam pomysł bicia przeciwnika i pokonania przeciwnika i uzyskania celu, jakim jest wygrana, jest o tyle, o ile prosty, tak jak mówisz, że się mogłeś zorientować patrząc na naszą ścianę. No to szczerze mówiąc, nawet specjalnie długo nie musiałem na nią patrzeć, żeby zrozumieć, o co chodzi. Możliwe, że to już właśnie wynika z tego, że miałem jakby kiedyś dawno temu doświadczenia z RPG-ami, z karciankami i tak dalej, może tak, stąd. Ale wracając do waszego stwierdzenia, że osoba, która siadłaby przed telewizorem i oglądała piłkę nożną, że lata 21 chłopa za jakimś kawałkiem szmaty i jak wpadnie do siatki, to jest dobrze, to myślę, że Hearthstone jest taką grą, którą też dość szybko jest się w stanie zorientować, nie grając wcześniej w karcianki też, że trzeba uderzać przeciwnika, jak się widzi, że uciekają mu punkty życia i przegrywa, kiedy straci wszystkie punkty życia. Karty. Tylko, że... Karty. 1000 kart jakiś. To jest trudne. To jest ta bariera. To jest bariera na pewno. Nie zrozumiesz wielkich zagrań taktycznych, dopóki nie wiesz, co kto ma na ręce i co może z tym zrobić. No tak, ale w piłce nożnej też na przykład... Nie będziesz wiedział, jeśli ktoś odgwiżdże spalony. Bo jest na przykład, bo spalony, bo jest zagranie... dlaczego jest zagranie z rogu, dlaczego z autu i tak dalej. Tam też są takie. Oczywiście jest to dużo mniej zaawansowane niż taki Hearthstone, ale też jeśli chcesz być dobry w tym, co oglądasz, to musisz się w tym bardziej zagłębić. No przepraszam, w piłce nożnej nie ma jakiegoś wyskakującego bramkarza, który się rzuca, a zadaje 8 obrażeń normalnie z jakiegoś Nie wiesz, o co chodzi, ty. Albo masz gościa już na widelce, już ma 2 życia, już jest ładnie piękny, on rzuca jakimś kartą i zamienia się w jakiegoś diabła, który ma 15 życia i... Taką piłkę no to bym oglądał. Ataku, ty. No ja też, kurde. No, stary. Polecam Shaolin Soccer, naprawdę. Stary, mów dalej, zaraz to opatentujemy. No, znaczy ja nie, zasady. Hearthstone jest bardzo fajną gierką, faktycznie zasada jest prosta. Zniszczyć przeciwnika, uderzając innymi kartami, tam postaciami z kart wyrzuconymi na planszy. Jednak każda z tych postaci wyrzuconych ma swoją praktyczną umiejętność. Są też takie, które nie mają, ale no trzeba się troszkę nad tym skupić. No właśnie. A najlepsze są właśnie jakieś kompozycje, które łączysz razem, wyczekujesz na przykład momentu, gdzie masz dużo jakichś punktów many, żeby wyrzucić na przykład 3 skille w jednym momencie i zadać jak największą ilość obrażeń. Także no, ma to też swoją filozofię. No na pewno, jak każda ale gra. Ale na pewno jak każda jest prostszą do zrozumienia grą, dlaczego coś się stało, ponieważ na przykład możesz najechać na daną kartę i przeczytać, i przeczytasz raz, drugi, trzeci i za czwartym już wiesz, a w LoLu tak nie jest. Słuchajcie, Ewę zaproszę razem z Rojem niedługo tak samo na stream. Będziemy robić arenkę na moim koncie, gdzie jestem totalnie zielony w temacie Hearthstone'a, nie mam pełnego pakietu kart, także jakby ktoś się chciał częściowo nauczyć... To ja się podłączę w to, w takim razie bardzo chętnie. Więc naprawdę niedługo coś takiego zorganizujemy, to już jest w planach, ja już zbieram tam hajsy ciężko.
Zbieraj, ja cię co chwilę widzę na tym batelacie. No już mam na 3 arenki, także i myślę, że na spokojnie z arenek wspólnie z Rojem uda nam się zbierać na 4 w razie czego. Może w takim razie otworzycie jakąś szkółkę gamingu MOBA, bo już tu Awahir już był moim mentorem w LoLu. Ja byłem jego wiernym padawanem, który nie wiedział co się dzieje. I kto mi każe w to grać. I może teraz właśnie się przekonam też do Hearthstone'a. Myślę... Jeśli chodzi o coaching Hearthstone'a, to normalnie gracze, który serdecznie pozdrawiam, prowadzą coachingi. I to nie tylko dla polskich graczy, bo mam kolegę, który nazywa się Luzak. I Luzak prowadzi coachingi właśnie dla osób ze Stanów Zjednoczonych, zarabiając na tym w dolarach. No to jak mnie ładnie nauczycie, to ja będę prowadził coachingi dla ludzi z Holandii i będę zarabiał w euro, podzielę się z wami jakoś. Dobra, ja jesteśmy umówieni. Okay. Ja myślę, że tutaj możemy spokojnie się dogadać, tak, jeśli chodzi o interesy. Jesteśmy oczywiście chętni, tak samo stawki obgadamy, poza wizją. Tak, jeżeli ktoś by chciał nas zasponsorować, ogólnie naszą działalność, to również zapraszamy. Można skorzystać już teraz z okazji. Tak. Hajsy muszą się zgadzać. Dokładnie, hajs musi się zgadzać. Ogólnie, żebyśmy mogli się spokojnie dalej rozwijać i to nie tylko my, ale i nasi tutaj obstrzałowcy, którzy nas obstrzeliwują pytaniami. No dobra, to jak już zaczęliście temat hajsów, to może przekonajcie jakoś ludzi, żeby te hajsy wam sprzedawali. W takim razie mam pytanie, czy macie jakieś zmiany na następną edycję SSL? Czy coś dojdzie, czy coś odejdzie, czy coś zmienicie, nie wiem. Czy poszerzycie gamę tytułów? Na przykład. To znaczy tak, na pewno zostaje League of Legends, na pewno zostaje Hearthstone. Jeśli chodzi o Hearthstone'a, to Ewa przygotowuje cały czas system rozgrywek na nowy sezon. Poprzednio były to turnieje po prostu eliminacyjne, których wyłoniono z finalistów i którzy grali u nas offline. Nie wiem, czy teraz Ewa będzie miała w planach zrobić prawdziwą ligę, tak żeby każdy zdobywał po prostu punkty, czy tam grał przeciwko sobie każdy z każdym. To się chyba w niedługim czasie okaże. Na pewno sezon w League of Legends się zmieni. Mianowicie do tej pory, znaczy pierwsza edycja odbyła się w 4 grupach po 4 drużyny. Wyłoniliśmy drogą eliminacji bodajże w 6 turniejach eliminacyjnych 16 drużyn, które zostały podzielone właśnie na 4 grupy po 4 drużyny, które rywalizowały ze sobą na zasadach Ligi Mistrzów z piłki nożnej, każdy z każdym z rewanżami. I dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały na imprezę offline'ową do Kielc. Tak wejdę słowo, widzisz, porównujesz LoLa do piłki nożnej. Nie, no bo system turniejowy ogólnie, nie oszukujmy się, jest z każdego sportu. No taki sam jest, nie ma chyba loser bracketa w normalnym sporcie. No niestety, a to jest... Znaczy, zdaje mi się, że pierwszy raz określeniem loser bracket to spotkałem się dawno, dawno temu, gdy byłem wielkim fanem strongmanów. Wcale nie ze względu na Pudziana, bo oglądałem strongmanów jeszcze dużo zanim Pudzian zaczął się wybijać, dużo przedtem. I tam chyba właśnie było coś takiego, że w turniejach był też taki loser bracket, że przegrani mogli jeszcze walczyć o dostanie się do tego finału. Słuchaj, być może tak było, ja się z tym nie spotkałem akurat w normalnym sporcie. Wydaje mi się, że to też byłoby ciekawym rozwiązaniem, ale zauważmy, że wiele takich sportów, no może akurat w Strongmanach jest to krótka rozgrywka, ale w każdym innym sporcie patrząc, no to jednak loser bracket i powiększanie sezonu robi nam dużą różnicę. Nawet w głupiej pojedynczej, że tak powiem, rozgrywce tenisa, czy która może trwać nawet 1,5 godziny jeden mecz, czy nawet w golfa. Podejrzewam, że... Nawet zaraz w golfa, loser bracket. Podejrzewam, że najlepiej by się to spisało w takich właśnie raczej szybkich sportach typu szermierka na przykład. O. Szósty ogólnie mecz na jednym dołku w golfie to też byłoby ciężko. Także wracając do tematu, jeśli chodzi o SSL w League of Legends, planujemy w tym momencie, żeśmy tak mniej więcej ustalili, że zrobimy znowu 16 drużyn, z tym, że 8, które były na finałach LAN-owych, czy które zajęły pierwsze, drugie miejsce w grupach w poprzednim sezonie, zostaje na nowy sezon, a drogą eliminacji wyłonimy 8 nowych drużyn i tym razem podzielimy je
w dwie grupy po 8 drużyn, każdy z każdym z rewanżami, co stworzy nam taką iluzję mini LCS-ów, czyli na wzór jakby europejskich i w ogóle rozgrywek organizowanych przez Riot. A jednocześnie pomoże nam to wydłużyć sezon, bo jednak rozgrywka będzie trwała dłużej, z miesiąca na dwa miesiące. I wydaje mi się, że będzie o wiele bardziej ciekawsza, bo drużynki walcząc ze sobą każdy z każdym będą miały większe szanse na wbicie się w tą czwórkę, bo tym razem chcemy, żeby cztery z każdej grupy awansowały do LANa. Więc to będzie, wydaje mi się, o wiele ciekawszym rozwiązaniem na nowy sezon. I jeżeli się sprawdzi, to myślę, że będziemy to cały czas w ten sposób kontynuować. Planowałem wprowadzić skilla właśnie jako nowy tytuł Super Stars League, ale zauważyłem, że mimo wszystko jest mało polskich teamów, przynajmniej ja o nich na razie nie mogę dziś wyczytać. Ogólnie w rozgrywkach największej federacji sportowej, czyli ESL, gra zaledwie 9 drużyn w skilla, 53 w Europie. Tak, czyli na tym, powiedzmy, poziomie profesjonalnym, że w tych turniejach eslowskich bierze tyle drużyn udział. Nie wiem, czy po prostu nie ma on aż takiego zainteresowania. Znaczy, ciężko mu się przebić przez konkurencję, prawda? Bo mimo wszystko ludzie porównują to do Battlefielda i do CS-a, tak. I poza tym taki laik, który się nie interesuje takimi grami, muszę się przyznać, że nie mam pojęcia o tym, pierwsze słyszę. No właśnie, więc planowałem to wprowadzić i myślę, że uda nam się przynajmniej zachęcić ludzi do rozgrywek pilotażowych, czyli żeby nawet zgromadzić 4-6 drużyn po 5 graczy. Ja z chęcią również w tym wezmę udział. Ja także, jak najbardziej. I pilotażowo byśmy po prostu sobie rozegrali taką mini ligę online. Jeżeli będzie miała wydźwięk, że będzie zainteresowanie innych graczy, którzy powiedzmy przerzucą się dodatkowo, bo nie muszą całkowicie rezygnować z innych tytułów, ale na przykład będą chciały odpalić sobie skilla dwa razy w tygodniu i zagrać z nami tą ligę i ta liga będzie się chciała rozrastać, to myślę, że będziemy mogli tutaj pomyśleć również o wprowadzeniu tego tytułu na turnieje offline'owe. Nie wiem, no zastanawiałem się jeszcze nad tym CSGO, aczkolwiek tutaj z tego co wiem, problem polega z serwerami, mianowicie, że naprawdę trzeba być w tym temacie długo siedzieć i mieć, że tak powiem, ogarnięty serwer, ponieważ zdarzają się jakieś crashe w trakcie meczu i administrator po prostu musi przywrócić je w momencie, w którym się ten mecz zakończył, na przykład tam, nie wiem, w 30 minucie, co w tym momencie po prostu nam utrudnia, ponieważ nie mamy środków, żeby aż tak się w tym temacie poświęcić, także myślę, że nie będziemy nikomu mieszać też na rynku akurat w tym tytule. Kolejny temat to StarCraft. Znam parę osób, które w to, że tak powiem, cisną. Aczkolwiek, czy on się u nas przyjmie, ciężko powiedzieć. W każdym razie gwiazdą turnieju pozostaje LOL, tak? Tak. Na ten moment LOL i Hearthstone są na pewno priorytetowym dla esport.pl. No ale tym StarCraftem powiem ci, że mnie zainteresowałeś, bo jednak jakby nie patrzeć, no nie wiem jak jest teraz, ale w momencie premiery StarCrafta 2 i w momencie później premiery Heart of the Swarm w Polsce dosyć duże zainteresowanie było StarCraftem, także być może traficie w jakieś konkretne community. Znaczy, tak, jest. Zainteresowanie jest duże, ale może Ewa jako fanka ogólnie Blizzarda się wypowie na temat samej sceny StarCrafta w Polsce. Jeśli chodzi o samą scenę StarCrafta, nie wiem jak wygląda ona w Polsce, ale przytaczając tutaj zeszłorocznego AIM-a, gdzie był turniej StarCrafta organizowany przez właśnie organizatorów Intel Extreme Masters, było 16 zawodników, jeden był ze Szwecji, a 15 z Korei Południowej. I jakby po którymś meczu ten europejski zawodnik stwierdził, że on ma to gdzieś... Po drugim, no, a grali do 7 zwycięstw. No, i więc on po drugim odszedł od konsol i powiedział, że nie będzie grał. Wiedział, że grać nie będzie, więc jakby... Rage quit. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o StarCrafta, to jest on zmonopolizowany przez Azję, niestety. Tu, słuchaj, jeżeli Szwed na... Szwed to był chyba. Jakoś tak, któryś z północy. Jeżeli Szwed, który dostaje się na IEM-a po ciężkich kwalifikacjach, przegraje w dwa mecze w ciągu 5 minut każdy, tam 4,
No to... jeden mecz jeszcze, Wahid tu nas poprawia. Jeden mecz, no to po 3 czy 4 minutach to znaczy, że to nie ma sensu. Coś jest nie tak. No niestety jest to zmonopolizowane przez Azję i ciężko myślę będzie się to temu tytułowi i ze samym graczom w tym tytułu wybić. W Europie, ale czy w Polsce, a czy faktycznie na całą Europę w ogóle. Myszu, tak z ciekawości jeszcze pytam, bo już trochę spędzamy czas na nagrywaniu podcastu. Czy ty masz wyłączone dźwięki TeamSpeaka? Nie, dlaczego? Ja cały czas ci pinguję. Na tym nagraniu. Chłopaki tam ładnie pingują tutaj na czacie. Chłopaki, uspokójcie się. w sensie te dźwięki, że ktoś wchodzi? Wchodzi i ping. A, to ja mam wyłączone, to tak. A, no to chociaż dobrze. Uff. Bo ja tu cały czas rozmawiam z tobą, to ping. Nie. To mam wyłączone. Myślałem, że coś zmiutowałem niechcący. Nie, dobrze. No to co, ogólnie z tytułami tak to się przedstawia, zobaczymy co będzie dalej. Mówię, zachęcam do skilla, jeżeli macie ochotę w to grać, Mysz streamuje. Zobaczcie sobie, gra jest naprawdę prosta, to nie jest tak jak w CSGO, że... Jest przyjemna i zaskakująca przede wszystkim. To nie jest szybka. To nie jest taki monopol trybowy jak jest w CS-ie, że cały czas albo biegasz i zabij całą drużynę, albo biegasz i podłóż bombę. Jest tych trybów naprawdę od groma, cały czas jakieś dochodzą, widzę. I chociażby ten tryb Hunter bodajże się nazywa, w którym mamy okazję biegać jako stwory jakieś w stylu Aliena, tylko bardziej takie seledynowe. No to jest coś, czego ja się od tej gry nie spodziewałem i czym mnie przyciągnęła. Bardzo fajnie mi się strzelało, bardzo fajnie siadały heady. Tutaj Oraju mi dzisiaj powiedział, że niby polepszyli jeszcze bardziej to, także prawdopodobnie heady będą siadać jeszcze częściej, jeszcze miodniej. Także to jest gra, która naprawdę daje satysfakcję i praktycznie za wszystko dostaje się jakieś medale i to też satysfakcjonuje, jak widzisz, że ci wyskakuje medal za medalem, to czujesz, że naprawdę coś osiągasz w tej grze. Więc ja jak najbardziej, jeśli będziecie organizować jakiś choćby mini turniej, choćby nawet i bez nagród, tylko za uścisk dłoni, to ja w to wchodzę. No właśnie tak myślałem, żeby zorganizować się w drużynki 5-osobowe i po prostu zagrać sobie w pilotażowy turniej online. Jeżeli to wypali, na pewno będziemy rozmawiać z twórcami gry, bo mamy do nich kontakt. Więc może jeszcze się nawet na pierwszy sezon jakieś nagrody zorganizuje, aczkolwiek nie będę już ich w tym momencie obiecał. Jeżeli macie ochotę zagrać, chcecie spróbować się w takiej lidze strzelankowej, niekoniecznie MOBA czy karcianka, no to piszcie do nas, z chęcią coś takiego stworzymy, pogramy sobie sezonik, bo my i tak gramy w tą gierkę, a z chęcią byśmy zagrali sobie typowo turniejowo, żeby się sprawdzić z innymi graczami, więc zgłaszajcie się do nas, piszcie, czy na fanpage'a, czy na maila. Ja zapraszam. To teraz takie pytanie... No to jest ciekawa inicjatywa. Tutaj Pixelos wcześniej stwierdził, że w takim razie nadal gwiazdą turnieju będzie LOL, a ja mam pytanie, czemu akurat LOL? Czy to chodziło o to, że bardziej jest popularny wśród graczy, czy chodziło o to, że bardziej jest wśród was popularny i dlatego jest wisienką na torcie tego ESL? Znaczy, to nie jest ESL, to jest Superstars League. No dobrze, no. Mój błąd. Inicjatywę sportcup.pl planowaliśmy, ja też jeszcze na samym początku brałam udział w organizacji w sportcup.pl LOLa i w zasadzie to była jedyna gra, która była organizowana i dla tej gry został założony nasz serwis. Później, kiedy myśmy się przerzucili z jednym z także tutaj osób, które pracują dla Hearthstone'a, przerzuciliśmy się faktycznie na tytuł Blizzardowy, stwierdziliśmy, że chcielibyśmy robić coś innego i dlatego został dodany Hearthstone. W związku z tym właśnie dlatego LOL jest grą koronną, bo od niej się to wszystko zaczęło. I druga sprawa jest taka, że jednak ilość graczy może w samych rozgrywkach w grze jest porównywalna, bo tam z tego co wiem w Hearthstone w tym momencie chyba 34 miliony graczy jest zarejestrowanych grających. To mimo wszystko turniejowo jednak w LoLu jest
więcej graczy, którzy chcą grać turnieje, tak? Mhm. Tak, to na pewno. Bo ale nie oszukujmy się, ale na przykład w LoLu potrafią się zapisać, nie wiem, 150, 200, 300 drużyn pięcioosobowych do zagrania w turnieju, gdzie ciężko jest na polskiej scenie złapać 250-300 graczy Hearthstone'a, którzy będą brali udział w takim turnieju. To znaczy, zależy od nagród pewnie, nie? Oczywiście, że tak, no bo właśnie. Na przykład teraz trwają eliminacje do turnieju Hearthstone'a, to jest międzynarodowy turniej China VS Europa, gdzie nagrodą w eliminacjach jest wyjazd na turniej do Chin. Jest 8 miejsc dla Europejczyków i tam bierze udział około 1000 osób. Każda eliminacja. No, to słuchajcie, no to jest uważane od nagrody, a jeśli jeszcze, sorry, myszło, że ci przerywam, ale chciałem jeszcze ci powiedzieć to, że dlaczego League of Legends, dlaczego, że się na tym po prostu znamy. No właśnie to tu bardziej kierunkowałem swoje pytanie, bo wiem, że w Kielcach był też turniej Doty, tam tak. Sobie pogrywali Dota... na Telebimie. Właśnie w tym bardziej kierunku było moje pytanie, czemu właśnie League of Legends, a nie choćby Dota? Znaczy tak, Dota ogólnie jest mało popularna w Polsce i zachodniej Europie, mimo wszystko. Mhm. Ona jest świetnie rozwijającą się platformą, nawet lepiej chyba niż League of Legends na krajach wschodnich, Rosja, to tam naprawdę Dota prym, że tak powiem, wiedzie. Słuchaj, no ja tej gry ogólnie nie bardzo rozumiem. Podobno spotkałem się z opiniami, że jest szybsza od LoL'a, z czym bym się nie zgodził. Nie. Jest bardziej skomplikowana, to na pewno, to. Bo ma więcej... W LoL'u jest o tyle łatwiej, że tak wchodzisz sobie, że tak powiem, wracasz do sklepu, do bazy, kupujesz sobie itemek. Oczywiście ten itemek musisz złożyć z jakichś tam elementów, ale kupujesz go w jednym miejscu. W Docie na przykład, żeby złożyć jeden item, możesz część kupujesz w bazie, część kupujesz gdzieś w sklepie na mapie, a część niekoniecznie musisz odwiedzić ten sklep, tylko możesz na przykład jakiegoś posłańca w ogóle wysłać, wiesz. Tak trochę jak w Torchlight'cie. Te mechaniki są dość skomplikowane przykładowo. Uważam, że graficznie jest bardzo ładna gra. Jeśli chodzi o samą mechanikę, to teoretycznie polega na tym samym, bo teraz Heroes of the Storm Blizzarda też polega na tym samym, zniszczyć bazę przeciwnika. Mm-hmm. Oczywiście nie wiąże się to tylko i wyłącznie z napakowaniem własnej postaci, ale jednak z grą drużynową i ze zdobywaniem pewnych obiektywów, tak? Pewnych miejsc, czy na mapie, czy ogólnie gdzieś tam niszczenie pewnych budynków, które pozwalają ci na osiągnięcie swojego celu. Więc zasada jest ta sama, aczkolwiek cała mechanika gry sama w sobie się różni w każdej grze. No tak, no zrozumiałem. Każda się czymś tam różni. No i teraz sytuacja jest tak. Zainteresowałem się trochę Heroes of the Storm. Wiem, że dużo graczy w to zaczęło grać. Teoretycznie Blizzard... Ja jako fanka Blizzarda podoba mi się to bardziej niż LoL. No. No właśnie. Teoretycznie Blizzard próbuje coś ułatwić w Heroes of the Storm, mianowicie tam nie rozbudowujesz ilości skilli, tylko po prostu jakoś tam na którymś levelu gdzieś sobie powiększasz, masz konkretnie tylko do wybrania na przykład jeden lub dwa, a tu masz ich cztery. No tak, ale w LoL'u zawsze budujesz tak samo postać, a w Heroes of the Storm możesz za każdym meczem, który grasz, budować tą samą postać inaczej. Dodając to nie za każdy inne skille. Oczywiście. Nie za każdy mecz, bo tam na przykład nie ma po prostu itemów, tak? Tak, że tam no nie po ma prostu itemów. Rozbudowujesz postać przez skille. Tak. Ale co mi się nie podoba w Heroes of the Storm, jest ciężko w pewnym momencie się wybić w momencie, kiedy ktoś zdobywa obiektywa. Jest fajna sprawa, bo na przykład jest 5 map bodajże dostępnych w tym momencie, każda się różni inaczej, po 5 graczy. Ale na przykład jedna mi weszła bardzo, że tak powiem, w głowę, bodajże coś ze statkiem związane tam z piratami. Tak, z piratami. Trzeba na przykład przekupywać pirata, wpłacać mu daninę. Jak go przekupisz, to jego statek nawala normalnie w bazę przeciwnika. Nie masz na to zupełnie, nie masz zupełnie na to wpływu, co mnie bardzo zirytowało, bo jeżeli w LoL'u przykładowo zdobywasz tam piątego smoka i masz buffy dla całego teamu, jeżeli zdobywasz barona i masz buffy dla całego teamu, to jakoś jesteś w stanie jeszcze, jak nie jesteś bardzo, że tak powiem, spuszowany, przykontrolować to i przeczekać ten moment destrukcji, że tak powiem, tej drużyny, tak? Masz szansę. A w Heroes of the Storm, ale tam właśnie się tak spotkałem, że naprawdę było to bardzo niezbalansowane. Oglądałem wiele meczy, gdzie mimo że miałem dobrych graczy w teamie, miałem też słabych, no to ciężko było. Jak tylko
wiesz, i co mnie denerwowało, oni, ta tamta różna przecina w ogóle nie wchodziła z nami w żadne komunity, tylko cały czas leciało w jeden objective i to było dla mnie beznadziejne. Ale właśnie dlatego Blizzard zrobił kilka map, które różnią się celem, który trzyma. Ale ja myślę, że nie będziemy rozmawiać teraz, co jest lepsze, czy Helmholtz. Nie. Bo moglibyśmy tak całą noc. Całą noc, myślę, dokładnie. Dokładnie. Nie ma tyle czasu. Temat jest. Temat rzeka. Dokładnie. Temat jest ogólnie do rozwinięcia. Interesuje się tym tytułem, też być może kiedyś go wprowadzimy. Ogólnie Emil chciał się z nami już pożegnać, bo musi nas opuścić. Także Emilku, słuchaj, trzymaj się. Powodzenia jeszcze w dalszych etapach wywiadu. No dzięki, dzięki. No dzięki. Na razie. Chyba również nie spodziewał się tak szybkiego obrotu sprawy, że tak będzie długo nam to trwało, ale fajnie nam się rozmawia. Więc tak, dokładnie. Rozmowa na luzie, tak jak sobie zaplanowałem. Tak jak sobie zaplanowałem, że nie w stylu nazistowskim z pistoletem przy głowie, tylko rozmawiamy sobie na luziku. Ale skoro rozmawiamy sobie na luziku, to... Powiedzcie może od czego zacząć, w ogóle organizację takiej imprezy jak ta w WDQ w Kielcach, bo ciężko, można obrać kilka taktyk wydaje mi się, czy najpierw organizuje się miejsce, sprzęt, czy w ogóle ludzi na taki turniej, od czego zacząć? Od poznania tytułów, które chce się zorganizować no, turniej. To jest oczywiście naturalne. Ja swoją przygodę z e-sportem zaczęłam z pierwszym Gekkonem online, na który pojechałam jako menadżer drużyny. Offline, przepraszam, tak. Który był offline. Podwijałam stokiem i pojechałam tam jako menadżer drużyny i tak już wsiąkłam. No ale pytam czysto o tą właśnie, tą czysto taką organizację... To po kolei na przykład. ...turnieju. Od czego wy zaczynaliście konkretnie w Kielce? Czy konkretnie Kielce. Mhm. Po pierwsze powstał platforma e-sportowa przeznaczona dla turniejów online. Mhm. To jest pierwsza sprawa. Od razu powstał z inicjatywą, żeby jednak stworzyć ligę, a nie tylko proponować same turnieje czysto, wiesz, odpadasz, przegrywasz. Stąd ta inicjatywa. Inicjatywa też wiązała się z tym, że wiadomo, że finał, żeby miało to ręce i nogi, faktycznie miało sens w ogóle istnienia, powinien się kończyć imprezą offline'ową, jakim jest niewątpliwie LAN. Mhm. Też nie chcieliśmy robić zwykłego LAN'a, zwykłej imprezy LAN'owej, który teoretycznie można zrobić nawet w szkole, jeżeli ma się chęci i dobry sprzęt komputerowy. I dobry internet. I dobry internet. Więc pierwsze, poznanie gry i tytułu, poznanie reguł turniejowych, które trzeba jednak mieć w jednym palcu, zorganizowanie sobie regulaminu, sprawdzenie się, czy jest się w ogóle w stanie coś takiego, że tak powiem, ogarnąć i umiejętnie zrobić. I dopiero wtedy miejsce, partnerzy, którzy są niezbędni tutaj i cały czas będę podkreślał i pozdrawiał tutaj portal, który razem z nami współpracuje i dostarcza nam sprzęt do tego eventu i faktycznie miejsce z dobrym internetem. I miejsce z dobrym internetem to niekoniecznie zaraz... Mnie na chatę wszyscy się zlecą. Też potężna na przykład hala i niby dobry internet, czy jakiś centrum handlowe i dobry internet, ponieważ zorganizowanie dobrej imprezy to nie wiąże się tylko i wyłącznie z halą i centrum, ale również z tym, żeby obsługa tego miejsca była w stanie spełnić Twoje oczekiwania i w razie jakichkolwiek problemów szybko zareagować. Czyli najprostsza konkluzja, robimy takie imprezy, robiąc takie imprezy kierujemy się bezpośrednio do NASA. O, i jest pewniak, że ja nie udzielam nie ma żadnego DDoS-u. Nie, no słuchajcie, sytuacja naprawdę polega, że nad zebraniem się, że tak powiem, w kupę, zebrać sobie odpowiednich ludzi, współpracowników, ja tutaj będę tak samo dziękował i Ewie, i Awahirowi ogólnie za wsparcie tutaj z całej inicjatywy e-sport.pl. Emil poszedł, to jemu już, nie? Emilowi już nie dziękujemy. Emilowi też dziękuję ogólnie, każdej osobie, która się w to angażuje, więcej niż, że tak powiem, zakładane minimum. A tym, którzy wspierają nas z czystych po prostu pobudek takich przyjemnych, jeszcze bardziej dziękuję, bo znowuż
można dzięki nim się rozwijać, tak? Bo to jest nasza publika przykładowo. O, to jest to minimum, o którym mówię, to my robimy to jak najbardziej dla publiki, dla graczy. A póki co nie mamy z tego korzyści, szczerze powiedziawszy, finansowych. No, korzyści przyjdą z czasem być może, no ale tak czy siak... Być może! No oby, tego wam życzę. W tym momencie dolarki w oczach. Słuchajcie, istniejemy 7 miesięcy na rynku. Uważam, że z sukcesami na razie, aczkolwiek, że tak powiem, angażujemy się społecznie. No i słusznie, liczymy, że będziemy docenieni. Powiem szczerze, że jako widz i jako powiedzmy spektator taki na SSL-u, to jestem bardzo, bardzo zadowolony i szczerze zdumiony, o jak wielu rzeczach pomyśleliście. Zabezpieczenie medyczne było, także jest wszystko w porządeczku. Tak jest, tam ogólnie obsługa medyczna naprawdę na najwyższym poziomie. Tak. Pełen profesjonalizm. Wspomniałeś o medycznym, tak. Pełen profesjonalizm. Zgłoszenie zawodowe? Nie, no mieliśmy ratownika medycznego tak, na obiekcie. Tak, był ratownik medyczny, wyposażony dodatkowo. Może nie było tego widać, może nie był jakoś specjalnie oznaczony, ale działał incognito troszeczkę. Dokładnie. Na pewno zaangażowałby się, jakby był potrzebny. Tak. I nie rzucał się w oczy, bo ja nawet wiedziałam. No bo byłaś, bo byłaś bardziej skupiona na jego medalionie wiedźmińskim, więc wiesz. No tak, cudowny jest. Ale tak, ale szczerze powiedziawszy, powiem ci, że byłeś najbardziej rozpoznawalną osobą właśnie chyba przez ten medalion. Cudowny był. No naprawdę. No bardzo, bardzo się cieszę, że wszystkim się tak podoba. Ale już mniejsza o mnie, bo nie ja tu jestem najważniejszy. Chciałem po prostu zabłysnąć, zdobyć chwilę tego podcastu. Ten fame dla ciebie, no. Chwila fejmu. No to już miałem swoją chwilę fejmu, nie? No. Dobra, ale w takim razie jedno z trudniejszych pytań chyba, jakie sobie przygotowałem dla was. To odpowiada Wahir. Nie, bo on śpi całej nocy. On śpi już chyba. Słucham cały czas. Jest załatwiony. Cieszę się. W takim razie, czy organizując to wszystko, trafił wam się taki moment znany w środowisku game devu jako crunch time, czyli wyjaśnię może nie wtajemniczonym, to jest taki moment, gdy po prostu ekipa zbliża się jakaś data ważna, nie wiem, wydanie czegoś czy coś w tym stylu i ekipa nastawia się na 180%, nikt nie śpi, wszyscy jadą na kroplówce z kawą. Idealną osobą będzie to Ewa, żeby ci się wypowiedzieć. My się śmiejemy z Bartkiem, Bartek ode mnie dostał dzień przed wydarzeniem, Boże, ja już nic nie chcę, ja tego nie chcę robić, ja w ogóle tam nie przyjadę. I czy ty też jesteś taki zestresowany, że nie śpisz? Pierwszego dnia spałam 3 godziny, drugiego dnia spałam 3 godziny i dopiero ostatniego dnia udało mi się odespać, więc odpowiadając na twoje pytanie, jest to mocny wysiłek fizyczny, psychiczny i... Ale było warto. Ale wie, tak, może konkluzja. Powiem ci, dzień przed turniejem, faktycznie przed jeszcze wyjazdem, ogólnie tak ja dostałem SMS-a właśnie, czy ty też się tak denerwujesz jak ja? Ja tak wiesz, było. Ja oczywiście, że się denerwuję za każdym razem, no bo może nie przeżywałem aż tak jak Ewa, ale crunch time się był i to wyobraźcie sobie, że dzień przed turniejem, gdzie praktycznie LOL był już postawiony, jeszcze nie mieliśmy sprzętu na Hearthstone'a i ten LOL był podstawiony i była godzina 22. Tak jest. Znaczy nie, no może wcześniej. No ale, może 20. Ale wciąż nie było jeszcze sprzętu komputerowego dla Hearthstone'a. Najlepsze jest to, że jeszcze dostaliśmy info, że trzeba będzie na miejscu tego Hearthstone'a ściągnąć i zainstalować, bo też nie będzie jeszcze gotowy. Tak, i w tym momencie będziemy też dziękować Zdzisławowi, który uratował sytuację mojego streama i pojechał po jeszcze kabel, bo niestety nam brakło. Ale o godzinie 9, przepraszam, 10, o której zaczęliśmy rano streama zgodnie z planem. Także czyli żadnych wielkich wpadek technicznych nie było. Nie no, wpadek technicznych w ogóle nie mieliśmy. Nie było w ogóle. Nie było żadnych wpadek technicznych przez cały okres. Powiem wam szczerze, że chyba, ale nie jest to tego pewien, przez sekundę, chyba w ostatnim meczu LoL'a dedosowano nam TeamSpeak'a, aczkolwiek to nie był chyba centralnie atak bezpośrednio na nas, tylko raczej na...
Na serwery TeamSpeak'a. Na dostawce, więc musieliśmy szybko po prostu zareagować inną zmianą, ale udało się i jedyne tam opóźnienie, jakie powstało, to chyba 10-minutowe i dotrwaliśmy do końca. Także... A jakieś oszustwa ze strony graczy, czy wszyscy grali fair play? To znaczy, w turnieju offline nie jest to realne do zrealizowania, ze względu na to, że cały znaczy, czas... Znaczy, no wszystko jest realne, nie? Można komuś podciąć nogę od krzesła, coś takiego. Nie. No to chyba własnemu teammate'owi możesz tak zrobić, bo jednak jesteś w odpowiedniej odległości od drużyny przeciwnej, żeby się nie słyszeć. Mhm. Ale jednak cały czas osoba nadzorująca komputery była i przy wymianie sprzętu, czy myszek, czy klawiatur, coś takiego miało miejsce, że obserwowaliśmy to po prostu. Także na samym turnieju LAN-owym ciężko jest coś takiego zrobić, aczkolwiek wiemy o tym, że w online no, zdarzają się tacy gracze, którzy nie do końca uczciwie po prostu grają. Ktoś za kogoś gra na przykład, albo coś. Mhm. Albo po prostu tak zwane bole, czyli dodatki tam typu jakieś nielegalne oprogramowanie, tak? Ale to chyba w każdej gierce się zdarza. Aczkolwiek producenci zaczynają z tym walczyć. Miejmy nadzieję, że przykładowo w League of Legends kiedyś firma wprowadzi po prostu antybole, czyli coś, co będzie wykrywać tak, to zrobiło Volve w CS-ie chyba, nie? No, Vakuum chyba, tak? Czy czymś? Generalnie. Tak, VAG to jest anti-cheat jakiś. Generalnie GameSpy Arcade to była pierwsza mini platforma zajmująca się tym, żeby grać bez cheatów. Bo pamiętam, że to się chyba nawet z Quake'em już w pewnym momencie instalowało, że nie można było do Quake'a modować, żeby sobie pograć gdzieś. Ale już mniejsza o to, bo nasuwa mi się kolejne pytanie. Jakich maszyn używaliście, bo że mieliście łącze 60x40, to już się dowiedzieliśmy. Natomiast jakich maszyn używaliście do streamowania? Oj, do streamowania widzisz, moja maszyna była, czyli... Za którą bardzo dziękujemy. Tak jest, to była moja maszyna, była do Hearthstone'a, tutaj jest, tak jak wam wcześniej wspominałem, jakiś AMD Quad-Core 2,6 GHz zaledwie procek, 16 GB RAM-u i karta graficzna GeForce GTX 780 i to spokojnie sobie Hearthstone'a bez żadnego problemu uciągnęło i ciągnie League of Legends. Ale już na przykład zbliżonego sprzętu Seeda ci nie powiem. Wiem, że on tam ma chyba 8-rdzeniowy prozek, ale też AMD. Nie powiem ci jaką kartę graficzną i ile RAMu. W każdym razie potrafił obsłużyć dwa monitory naraz i oprócz tego rzutnik, który zresztą widziałeś na wielkim ekranie kinowym. To no. Było wszystko podłączone pod jednego kompa, streamowane przez 8 godzin. Z pełnym podłączeniem udźwiękowienia na całej sali. Chłodnica odjelcza. I to wszystko śmigało przez pełne 2 dni po 8 godzin, więc jego, tak jak mówiła tutaj Ewa, morderca, potwór, dał radę. Może nie jest to jakiś tam sprzęt za 30-40 tysięcy, ale naprawdę warto zainwestować w coś lepszego, bo ja jestem w ogóle zwolennikiem dobrego sprzętu. Mimo wszystko. Witam w klubie. Tylko, że byłem zwolennikiem, ale do tej pory nie miałem dobrego sprzętu, byłem takim, wiesz, bardziej na odległość. No, chciałbym, ale nie miałem zasięgu. Rączka nie tak długa. Ale dobra. No, no ja mam do wymiany procesor w niedługim czasie. No, no myślę, to już stwierdziliśmy. Że dorównam waszym. I siódemką. Oby jak najszybciej, żebyśmy mogli sobie we dwóch streamować chociażby tego skilla. To spokojnie, ja po prostu będę hostował na Esport Cupie twój stream. No, może i tak być. Powiększymy ogólnie też widownię. Ale dobra, w takim razie czy organizowanie takiego turnieju offline jest łatwiejsze czy trudniejsze niż online? W sensie, jakie są różnice? Bo tu mówiłeś, że w online już że można cheatować, tak? Że można tam podmienić gracza, chociażby z modowanymi jakimiś wersjami grać. Ale czy zorganizowanie turnieju offline jest trudniejsze? W sensie ogarnięcia jakoś tych wszystkich ludzi, którzy się tam kręcą, no bo każdy pewnie ma jakieś pytanie, każdy chce dotknąć organizatora, pogłaskać go po główce za fajną organizację. Czy to jest trudniejsze w zorganizowaniu, w ogarnięciu, czy nie ma różnicy?
Znaczy ciężko mi w tym momencie powiedzieć, tak, bo z mojej strony, z mojej perspektywy doświadczenia LAN-owego, no to ja mam po prostu małe od samej organizacji. Myślę, że tutaj by się przydał akurat Dawid, który by ze względu na ustawienie sprzętu i tak dalej mógł się wypowiedzieć. Dostarczenie tego na miejsce, bo to też jest jakieś tam wiążące. Mhm. Sama komunikacja z graczami uważam, że na LAN jest łatwiejsza niż online. Bo widzisz się z tymi graczami, widzisz się z drużynką, wiesz, że możesz im bezpośrednio przekazać, że mają być o tej i o tej. A jak ktoś podskakuje, teraz... możesz napiąć bicka i wtedy wszyscy się robią malutcy. Nie do końca tak jest. Raczej naprawdę była tam świetna atmosfera i pozdrawiam wszystkich, którzy byli, bo udało nam się, druga sprawa, że udało nam się ich wszystkich ulokować w jednym miejscu, nie byli rozepchani po całych Kielcach, tylko nocowali sobie w jednym miejscu, także mogli się też pewnie w jakimś stopniu zintegrować wieczorem. No podejrzewam, że tak. W trakcie, że tak powiem, przerwy turniejowej i myślę, że będziemy to cały czas kontynuować, żeby oni jednak mieli zakwaterowanie przez nas organizowane, nie musieli sami tego sobie robić. I wracając do tematu, no tak, w turniejach online problem polega na tym, że zwykle to właśnie w turniejach online jest najwięcej pytań. Spotykamy się na czasie podczas jednego turnieju, są jakieś kwestie sporne i jest 10 tysięcy pytań, a jak się zakłada mecz, a jak się powinno to robić, a czemu to tak, a czemu nie inaczej. I niestety nie masz komunikacji głosowej, a nawet gdybyś chciał, to nie możesz tego udostępnić ze względu na to, że jest tych graczy na przykład nagle wszystkich 100, 200, 300 i każdy ma pytanie prawie. Mhm. Dopiero od niedawna żeśmy tak udało nam się w cudzysłowie nauczyć, czy by się powiedzieć wychować, ale źle bym to powiedział, nauczyć graczy, że rozmawiamy tylko z kapitanami drużyn, co ułatwia komunikację i podejmowanie pewnych decyzji, a w szczególności w kwestiach spornych jest łatwiej po prostu się porozumiewać, bo naprawdę jest jakiś spór na przykład z drużynką A, a odzywa się drużynka C, D i E już do tego. Więc... No typowo polskie zagranie, nie znam więc... się, więc się wypowiem. Więc mówię, LAN-owo jest z komunikacją graczami łatwiej, technicznie pewnie trudniej, ale znowuż przypilnowanie, żeby nie było cheatów, łatwiej na LAN-ie. No ciężko powiedzieć, ciężko to porównać ze sobą. Znaczy podejrzewam, że... Online trwa to dłużej niż LAN-owo, tak? Podejrzewam, że offline mniej jest pytań, dlatego że ludzie, zdaje się, że gracze przynajmniej, mają dosyć wstydliwą naturę i gdy się ukrywasz za tym monitorem, no to przez ten internet zyskujesz troszeczkę odwagi, natomiast... Czujesz się po prostu tak mniej bezkarnie, tak? Tak, natomiast gdy już przychodzi co do czego, jak trzeba podejść i zapytać panią Ewę, gdzie mam iść, bo mam zaraz turniej, rozgrywkę w Hearthstone'a, no to może być już ciężej i o to chodzi, że ludzie są raczej nieśmiali. Hearthstone jest inaczej. Hearthstone na dzień dzisiejszy stworzyła się taka grupa, w zasadzie można by powiedzieć, przyjaciół, mimo że gramy w różnych drużynach i w zasadzie turnieje Hearthstone'a, jak są dobrze zorganizowane i grają w nich ogarnięci ludzie, organizują się same. Wiem, że na przykład na ostatnim LAN-owym turnieju, na którym byliśmy tutaj na Śląsku, w zasadzie organizatorzy byli zaskoczeni, że my nie mamy problemów, my gramy, wchodzimy, wychodzimy, dziękuję, pozamykane, dobranoc. Komputery same się podłączają, wszystko się samo robi. Wiesz co, byłam na LAN-ie, kiedy myśmy podłączali komputery, więc... Różne sytuacje się zdarzają, w każdym razie tak samo jak powiedział Bartek, no są i plusy i minusy w kwestii organizowania, więc ciężko powiedzieć, czy jest lepiej online czy offline. Online siedzisz w domu, no to możesz w każdej chwili w cudzysłowie sobie pójść zjeść coś, zrobić herbaty, tak? Mhm. Tam tak. Biegając w pewnym momencie nie możesz tego zrobić, ewentualnie musisz mieć jakieś zastępstwo na, że tak powiem, piastowanym stanowisku, tak? Wiesz, no na szczęście, mówię, Hearthstone jest taki, że oni sobie sami rozgrywali mecze, jak ja poszłam na obiad, ale... Tak, nie, wyjątkowo... Nie zawsze się tak da i na pewno jeśli chodzi o ilość snu, to w ilości snu na pewno spi się więcej i lepiej, jeśli
chodzi o... online. Ale z drugiej strony jeszcze właśnie community Hearthstone jest naprawdę mało konfliktowe. Prędzej konflikty zdarzają się online niż offline. Oni sami siebie, że tak powiem, nawet nie powiem, że pilnują, co sami sobie... Oni się pilnują, naprawdę, oni się sami pilnują. Ale tutaj ja raczej, się to uwielbiam. Raczej podchodzę do tematu, że nie to, że pilnują, że czy na pewno ktoś nie oszukuje, tylko po prostu, wiesz, dokładnie sobie taktyki sobie myślą, aha, bo ten pewnie ma te karty, wiesz, oni się tak świetnie znają w tym community, że wiesz, oni tak, tam nie robią kart pod regulamin, przykładowo u nas nie było takiej możliwości, żeby ograniczali się w jakimś stopniu pod regulamin, więc oni tylko wiedzieli, aha, ten będzie, jakbym trafił, to powinien mieć na niego taką talię, wiesz, oczywiście, i tak dalej. Oczywiście, że nie? Tak, bo nas gracze Hearthstone na tym... poziomie teraz grających w turniejach, czy to polskich, czy międzynarodowych, jest 10, typu 30, myślę, nie więcej, takich osób, które faktycznie regularnie grają cały czas w turniejach, ale community Hearthstone też jest takie, że na przykład jak ostatnio grali eliminację i grany był finał do tych win przez Polaka, serdecznie Wojaka pozdrawiam, 2 razy był drugi, to 3 razy sztuka. Myślę, że oni siedzą na TS-ie i dyskutują, które zagranie jest lepsze. I zapominają o tym, że są z różnych gamingów, że zawsze grają przeciwko sobie, potrafią się zjednoczyć i to też jest piękne. Tak, tak, to jest fajne. I to jest inne niż w LoLu. I znaczy w LoLu jeszcze inaczej, bo w LoLu na przykład w tym momencie u nas udało się zorganizować tak sytuację, że mimo wszystko nie wiem, jakoś nie było zgrzytów między tymi graczami i po każdym meczu przebili sobie piątki, byli zadowoleni, wiesz. No ale niestety bywają i bywają nie fajne zagrania i... Zgadza się. W Hearthstone to się zdarza rzadziej. No, nie spotkałem się, żeby w Hearthstone były jakieś brudne tematy między graczami. No może się nie lubią osobiście, żeby pić ze sobą wódkę, ale ogólnie naprawdę widać, że się tam jako przynajmniej w tym minimalnym stopniu, ale szanują. I uważam, że tak samo powinno być w LoLu, bo skill, że tak powiem, w umiejętnościach w grze nie mówi o jakim jesteś człowiekiem. O, jak filozoficznie zabrzmiałeś, kurczę. Nie, no bo tak. Ja się bawi i uczę. No. Słuchaj, no bo tak, to się przedstawia. Naprawdę ja będę z tym walczył ze względu na to, że może ktoś grać słabiej i w cudzysłowie być noobem, ale niekoniecznie do skazanym na wyzwiska lepszych od siebie graczy, no. Dlatego ja preferuję zdecydowanie określenie newbie niż noob, no bo noob to jest wiadomo taki... Ja kiedyś jeszcze za czasów, gdy grałem bardziej w MMO, czyli na przykład w Tibie, to rozróżniałem te dwa określenia w ten sposób, że noob to był ktoś, kto grał długo, ale dalej nie grał skutecznie, a newbie to był ktoś, kto jest nowy i raczej należałoby mu pomóc, a nie wyzywać go. A widzę... Właśnie tego się obawiałem i o tym mówiłem, jeśli mówiłem o progu wejścia do LoLa, że... No jakby nie patrzeć, jeśli nigdy w to nie grałem, tak? Bałem się tego, że zaloguję się do gry, że nie będę w stanie wspomóc mojej drużyny, którą mi tam matchmaking przygotuje i że po prostu ich zawiodę i zaraz mnie zwyzywają od najgorszych i po co mi to? Ale słuchaj, no w LoLu bardzo często słychać różnego rodzaju wyzwiska. Najbardziej mi się zawsze podoba, jak pisali teraz, nie gram w LoLa, ale jak jeszcze swojego czasu grałam w LoLa, najbardziej mi się podobało odinstaluj LoLa, zacznij grać w Tetris. Więc no, niestety czasami zdarzają się tacy, a jestem najlepszy, a wcale niekoniecznie musiał być tak, znaczy, musiało być, że tylko ty zrobisz błąd, a on na przykład też zagrał, no ale cię zhejtował, no bo cię zhejtował, no bo tak. No i o to chodzi, wiesz, ja nie mówię o tym, że mam słabą psychikę, bo broń Boże, wręcz przeciwnie, ale po prostu nie czuję, żeby mi to było potrzebne, bo po co ktoś ma mnie wyzywać, w jakim celu, co? Słuchajcie, ja mam na to sposób. Nie po to gram, żeby mnie ktoś wyzywał, tak? Ja mam na to sposób. Ignorujesz wszystkich na początku meczu. Nie, właśnie nie. Ja lubię wiedzieć, że mnie tam wyzywają i tak dalej, ale ja im nigdy nie odpowiadam. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, po prostu po to jest raport wprowadzony przez Riot, żeby ewentualnie takich graczy reportować. I tyle. Nie wiem, czy będę przez to lubiany, czy nie będę. Uważam, że powinniśmy się wszyscy szanować, bo jeżeli kibole bijąc się po mordach, po walce potrafią sobie powiedzieć szacunek dla przeciwnika, to dlaczego po grze w League of Legends czy w każdej inną w ogóle grę nie można w ten sposób się zachować? Powiedzcie mi.
No pewnie, że można. No tylko... właśnie. Ale niestety w League of Legends średnia wieku jest trochę niższa niż w Hearthstone, dlatego myślę, że dlatego tacy właśnie... Słuchajcie, my się nie zrażamy. League of Legends będzie dalej w ofercie. niezależnie co gracze będą robić, to od was zależy, czy e-sport wyrośnie na potęgę i sponsorzy będą do was walili, nie tylko do was, ale i do nas, walili drzwiami i oknami i dawać wam pieniądze za to, że wygracie. Drzwiami i Windowsami. Dokładnie, bo jeżeli wy jeżeli będziecie z sobą reprezentować coś, to każdy inny będzie chciał w was inwestować. Proste. Kropka. Lecimy dalej. Dobra, to w takim razie, czy poza tymi giereczkami MOBA, MMO, to gracie jeszcze w coś, czy już nie styka wam czasu? Ja gram innego? W Simsy. Ale to jak chyba które? Większość kobiet... Najnowsze, ale to chyba jak większość kobiet. No, powiem ci szczerze, nie że... Nie trzeba mieć do tego skilla, mówię, dlatego... Znaczy zawsze jak się denerwowałam, jak przegrywałam w LoL'a, czy właśnie w Hearthstone, no włączałam Simsy i stwierdzałam, jak dzisiaj mam takiego pecha, to na pewno ktoś mi umrze. Ale... To jest takie odstresowania się, no i ja gram, przyznaję się, gram w Simsy. Odstresowujesz się, próbując zabić Sims? Nie, ja tworzę, wszyscy się ze mnie śmieją, ale ja tworzę bardzo duże drzewa genealogiczne. No ja tak kurczę. No, wielopokoleniową rodzinę. A, bym wiedział. Ale kurczę, to już całe klany, rozumiem. No i Wiedźmina gram jeszcze, oczywiście. Jak o, plusik. Wspomniane. No, na Ewa, plusik. I oczekujesz najnowszego również, oczywiście. Tak? A jesteś przygotowana sprzętowo? Ja nie, ale mój brat owszem i zawsze u mojego brata gram. Mm-hmm. Ewentualnie u narzeczonego biedny będę grała. Biedny brat. Może sobie zagrać. U narzeczonego będę grała. Biedny to co, że ci brat pozwala? No. I dwa pytania poszły, więc nie wiem, na które odpowiedzieć. Na oba. Po kolei. Jedno było, czy mi brat pozwala, nie ma wyjścia. O narzeczonym słyszałam tylko narzeczony. A, że narzeczony pozwala, bo myślałem, że, że narzeczony to bardziej wolałby, żebyś skupiała się na nim niż na Geralcie. Ale narzeczonego poznałeś, to Rojo. A narzeczony, moim narzeczonym jest Rojo, który jest graczem w Hearthstone'a i to on mnie wkręcił w tą gierkę. I też z nami współpracuje w ASC, więc no. Dokładnie, i to z nim będziemy robić arenki na streamie niedługo. Ja jeszcze tylko sprostuję, bo youtuberom czy ludziom z YouTube'a może się kojarzyć, to nie jest ten Rojo od Roka. Nie, to nie jest ten Rojo, to jest pierwszy Rojo, ale tamten jest nie wersja 13. Ale tam, który? Tamten youtuber, tak, to jest wersja 13 nieudana, różnie to mówią. W każdym razie ten jest pierwszy najlepszy. No, także wiecie. I przy tym pozostańmy. Tak. A ty, Oraju, coś jeszcze pykasz? Czy ja ogólnie jestem człowiekiem zapracowanym i jeżeli w coś pykam, to w to, co gramy razem, można powiedzieć, czyli Hearthstone, LOL i Skill obecnie. Czasem zdarzy mi się włączyć FIFA World i Heroes of the Storm. Czasem... FIFA World, czyli tą online'ową z darmo. Aha. Ponieważ nie posiadam obecnej 15. Miałem epizod ze Strife'em, a tak to, no to co, no gdzieś tam na iPadzie coś sobie zagram, tak? W jakieś gierki nawet zombie, Plants vs. Zombie, albo nie wiem, jakieś tam takie proste gierki. A, jeszcze ten. To jest człowiek, który nie gra w 10 tysięcy gier. Słuchaj. Sytuacja polega na tym, jestem gdzieś na przykład, nie wiem, z żoną... Jak jest powiedzmy... u Tejciów, to się nudzi i gra w gierki na iPad. Przykładowo. I jestem, przyjeżdża sobie siostra mojej małżonki z dwójką dzieci, tam jest też mój imiennik, zresztą Bartek, który po prostu, wujek, dzwoni do mnie zawsze jak wyjeżdżamy i wujek, weź iPada. No i wtedy mi się po prostu zdarzy grać, tak? I tam naprawdę jak wyjeżdżam, to jestem w stanie poświęcić więcej czasu na różne inne gierki. Wymieniłem te tytuły, bo mam je po prostu na pulpicie. W Strife'a nawet żeśmy grali z Dislawem, też próbowaliśmy tą mobę sobie pograć. Nie zrobiłam. Mam też Need for Speed Award darmowego, bo też myślałem, żeby turniejowo wyjść z inicjatywą na Sport Cupie. Więc tytułów owszem mam dużo, ale nie poświęcam na niego wbrew pozorom tyle czasu. Znaczy ja ci tu taką małą dygresję dodam, bo ja generalnie uwielbiam ścigałeczki.
Zresztą nagrywałem na YouTube'a dwie części Need for Speed'a i przykładam się powoli do trzeciej, taki mały spoiler. Natomiast World mi nie podchodzi z prostej przyczyny. On jest mieszanką wszystkich Need for Speed'ów, które polubiłem, plus Carbona, czyli Underground 1, 2, Most Wanted i Carbon tam jest dodany. Chodzi mi o mapę, ona jest czysto wyjęta z tych gier, no i mechanikę troszeczkę. Natomiast ona nie ma jakiejś takiej siły przy, zatrzymania gracza przy sobie. Ona jest fajna na 2-3 mecze i autentycznie ja jeszcze jak mieszkałem w Opolu i miałem bardzo słabe łącze, nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby płynnie grać jednocześnie i rozmawiać, to kumpel miał bardzo dużo darmowych minut, to dzwonił do mnie przez telefon i tak sobie gadaliśmy i graliśmy. I dosłownie trwało to ze 3 wieczory, po czym stwierdziliśmy, że replay value jest tej gry po prostu na poziomie dna i po kilku wyścigach już się po prostu nie chce, bo jest cały czas to samo. Trzeba w kółko jeździć te mecze, żeby nabijać punkty. Przede wszystkim ona jest bardzo pay to win. Także... Dokładnie i też jest bardzo w tym momencie skalkowana, z tego co widziałem, gdzie goście wygrywają jakieś tam drafty dosłownie w sekundę, można powiedzieć, bo on się tak szybko rozpędza. Tak. Nie spodziewam się, że taki jest sam samochód, bo chyba nie pozwoliliby na to, żeby aż tak szybko się rozpędzał producenci. No ale cóż, no to tak się to zdarza. Fakt faktem, że tam jest chyba problem z samochodami, prawda? Możesz mieć tylko 2, a resztę już musisz kupić. Tak, dokładnie. I no właśnie, te mikropłatności są wszędzie zaszyte. Ale wiesz, mikropłatnościami. W LoLu jest za darmo. W LoLu jest wszystko praktycznie za darmo. Za walutę z gry możesz sobie większość rzeczy kupić, które jest ci niezbędne do gry na wysokim poziomie. Jedyne co nie możesz, to to, które jest tak zwanym po prostu dodatkami, typu skórki do postaci i chyba tyle w sumie. No, dlatego wiesz... Chcesz ładnie wyglądać, to kupujesz. Nie chcesz, mikropłatności, nie mikropłatności kojarzą się raczej z tym, że kupujesz coś, co nie daje ci jakby przewagi w grze, natomiast w Need for Speed World właściwie o to chodzi, że żebyś wydał jak najwięcej, to wtedy będziesz w stanie wygrywać. Chociaż też nie do końca, bo jest tam taki jeden wyścig, ja już nie pamiętam jak on się nazywa, w jakiej jest dzielnicy i tak dalej, bo to było dosłownie chyba z 5 lat temu, jak grałem w Worlda, może 4. Natomiast my go z kumplem już zmasterowaliśmy do tego poziomu, że jechaliśmy praktycznie na ślepo. Wiedzieliśmy, w którym momencie trzeba jak skręcić, żeby dobrze wejść w zakręt. Cały czas jeździliśmy ten wyścig i cały czas na nim farmiliśmy, bo po prostu no to było proste, tak? Bo w innych wyścigach się kryli właśnie gracze wykupieni, że tak powiem, obkupieni w takie ulepszenia, że to nie opłacało się tam jechać. I dlatego moim zdaniem Need for Speed World, przynajmniej w takim etapie, w jakim ja go zapamiętałem, nie nadaje się na rozgrywki turniejowe. No, słuchaj, no ja też stwierdziłem, że nie, dlatego nie został zaprezentowany jako turniej. Tam musiałbym bardzo regulamin jakoś restrykcyjny zrobić, żeby ograniczyć ilość pojazdów, jakieś ewentualnie klasy porobić. No ciężko. Teoretycznie da się też to obserwować, ale nie do końca jest to jakoś dobrze zbudowane. Jeśli miałbym sugerować jakąś fajną giereczkę, ścigałeczkę online'ową, to niestety do tej pory jedyna jaka mi się podoba to jest Test Drive Unlimited 2. Ale jest do streamowania, w sensie ze spektatora? Tego nie wiem niestety, bo mówię, ja jest online'owa, tak? Jest, gra się głównie w online, ja nie wiem czy ona nie jest online only w ogóle. Ale jeździ się całkiem przyjemnie, jest masa samochodów, nie ma elementu pay to win, nie wiem czy w ogóle są jakiekolwiek mikropłatności, bo też dawno w nią nie grałem, natomiast wspomnienia mam cudowne z tą grą. Można by było też spróbować coś takiego ewentualnie na Sport Cupie wprowadzić. No dobra, a już mniej więcej nakreśliliśmy, wiemy, że Ewa czeka na Wiedźmina trzeciego, a czy ogólnie czekacie na jakieś giereczki w tym roku, czy nie bardzo, nie macie takiego nawyku wyczekiwania jakichś gier? Ja nie. Ja osobiście nie mam jakiejś takiej zajawki. Może dlatego, że dawno nie kupowałem prasy związanej z tematem i nie jestem ogólnie w tym, tak powiem, zagłębiony. No Ewa, coś jeszcze czekasz, czy tylko Wiedźmin?
bo musiała odejść od komputera. A, what a shame. W takim momencie, dobra, to zostawimy to pytanie na później w takim razie, może jeszcze wróci kiedyś. A może usnęła po prostu, albo przytomność straciła. Nie no, ja nie życzę w każdym razie, przejdźmy dalej może w takim razie. Jak wyglądały wasze początki z waszymi, że tak powiem, main game'ami, czyli w twoim przypadku Oraju z LoL'em? Jak się w to wciągnąłeś? Czy ktoś cię wciągnął, czy przypadkiem, czy sam? Przepraszam, że jestem, nie było mnie chwila. We noticed, we noticed. No. A co, mówiliście do mnie? Tak, tak. Moje początki z LoL'em, powiem ci, że kurczę nie pamiętam, ale chyba siostrzeniec, który zresztą ma w tym momencie najwyższy poziom rozrywkowy w tą grę. Po prostu mi ją pokazał. Potem żeśmy jakoś mi pokazał LCS-y. I bardziej po prostu zainteresowałem w ogóle tematem e-sportu. Potem jego drużynkę właśnie poprowadziłem jako mnago w kilku turniejach. A potem nie spodobała mi się organizacja tych turniejów. Bardzo byłem zawiedziony zachowaniem organizatorów w wielu przypadkach i stąd inicjatywa powstania esport.pl. Mhm. Dobra, to za nieobecność dla Ewy dwa pytania w takim razie. Nie było cię, to powtórzę oba. Karniaka dostanę, no dobrze. No, trzymaj się mocno, złapcie no, krzesła. Po pierwsze, czy czekasz na jakieś tytuły związane z rokiem 2015? I drugie pytanie, jak wyglądał twój początek z Hearthstone'em? Kto cię namówił, czy sama w to wpadłaś, czy przypadkiem, czy jak to się stało? Dobra, to w takim razie zaczynamy od pierwszego. Jak już było wspomniane, moim jedynym tytułem, na który czekam, jest Wiedźmin. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. Simsy mi wyszły, więc jak będą wychodziły dodatki, no to automatycznie będę je nabywała drogą kupna lub ściągnięcia. To zobaczymy, jak będzie z pieniążkami. W każdym razie, jeśli chodzi o Hearthstone'a. Tak samo jak moje początki z LoL'em, tak samo z Hearthstone'em do gier komputerowych, tak rozumianych w taki, a nie inny sposób wciągnął mnie Rojo, narzeczony mój. Mm-hmm. No i najpierw graliśmy w LoL'a, potem on się przerzucił na Hearthstone'a. Ja szybciej zrezygnowałam z LoL'a niż on. I jakoś tak, on najpierw dostał klucz do Hearthstone'a, po czym pokazał mi tą grę, po czym ja się ubiegałam o klucz, także ten klucz dostałam i tak zaczęliśmy grać razem. No, czyli taka... Wyprzedzając swoje pytanie, nie połączyła nas gry komputerowe. A, zaskoczycie, nie miałem takiego pytania. Ale mimo wszystko romantyczna historia. Tak, story of my life. Tak. No wiem, better than Twilight. Będzie konkurs właśnie dla Mars Hearthstone walentynkowy, więc mam nadzieję, że mnie poprzecie. Kiedy? Jeśli będzie trzeba. A do teraz, czy do 21. Dam wam znać. Okej, okay. A co trzeba będzie zrobić, żeby cię poprzeć? No właśnie nie wiem, na jakiej zasadzie będą wybierać zwycięzcę, ale jeżeli trzeba będzie polajkować zdjęcie, to będę się do was ładnie uśmiechała. No to... A co tam będziecie robić z Rojem na tym zdjęciu? Walentynkowe, więc pewnie... Będziemy się walentynkować. No dobrze. Rozumiem, że... Bierzemy to. Rozumiem, że mam wrzucić tego podcasta na inny portal z Tube w nazwie. Nie, niekoniecznie. Ale to zdjęcie może. Aha. Okej. Okay. Plus 18. No nie, my tak wiesz. Z miłości do słodkości. Były już dwa, no. Czekamy na następne. Okej. Okay. Coś mnie ominęło. Goddammit, jak zawsze. A jakieś inne hobby w takim razie? Oprócz gier? O. Ja uwielbiam malować. Wow, ale malować, w sensie malować, bo wiele osób zauważam nie rozróżnia, czym jest malowanie, a czym jest rysowanie. Więc znaczy, ja zapytam, malować, czy malować, rysować? Malować, rysować ogólnie z takich sprzętów, dlaczego nie mam dobrego procesora, ponieważ wolałem zainwestować sobie w Wacom Cintiq 22 HD, który stoi tu w tym momencie koło mnie, moja piękna zabawka, to właśnie grafiki, także to jest moje hobby, tak, to jest to, co mogłem robić cały czas i nie odchodzić. Popatrz, jak ja się rzeczy dowiaduję. Ogólnie ilustrator, a to nie widziałaś ogólnie nic ode mnie. No nie wiedziałam.
Poważnie? No poważnie. No, zobacz. Myszu Babi uczy po raz drugi. Nie wiem, tak on tylko taką pokaże ogólnie namiastkę, to sobie zobaczycie później. To ale jest... ogólnie to jest moje hobby, tak. Coś jeszcze? No, żoncia. Małżonka jest jeszcze moim hobby, tak. Mm. To też nie zapytam, nie zapytam w jakiej kwestii, bo to naprawdę bo trzeba... będziesz musiał... Trzeba będzie... No, multiplatformowo będę musiał działać. Zajrzyjcie sobie to, zobaczcie. Do połowy więcej. Podcasta będzie na jednym portalu, od połowy na drugim. No. Jakie pytania zadajecie, takie są odpowiedzi, no. Aha. No okej, okay, czyli nasza wina, jak zwykle. Ja nie mam w zasadzie hobby poza grami komputerowymi, poza tym, że jestem księgową i bardzo mi z tym dobrze. Jesteś co? Bo nie zrozumiałem. Księgową. A, księgową. Księgową jestem i jest mi z tym dobrze. A, czyli do ciebie... I bardzo to lubię. Do ciebie mam się zgłosić z Pitem, tak? No, zapraszam. Nie, żartuję. Ja to akurat sam ogarniam, to mam po mamie jeszcze, że wszelka księgowość to wszystko sam sobie załatwiam. Aczkolwiek mama nie była księgową, że nie jest w sumie. Czemu mówię była? No właśnie, nie wiem. Jak mi się dostanie za to? W każdym razie mama nie jest księgową, ale też sama prowadzi swoją księgowość i taki nawyk wyniosłem z domu. I bardzo dobrze, bo się przydaje. No też tak uważam. Ale w takim razie jeszcze takie mam pytanko. Jakie jest wasze takie najpiękniejsze wspomnienie związane z grami, albo ze sportem, albo z tym, co robicie? Takie najfajniejsze, najbardziej pozytywne. Story of my life, tak zwane. Ojejku. No. Ja myślę, że po prostu dzięki temu poznałem wielu fantastycznych ludzi. O. W tym mnie. Też. Jest. Co prawda nie ma nie ma tu Emila, ale myślę, że to będzie słuchał. Ja myślę, że najlepszym takim wspomnieniem oczywiście to, że łączy mnie granie z narzeczonym w gry, to był wyjazd na pierwszy LAN, który był organizowany przez Emila. Czyli Gekon. Tak. Dokładnie. Od czego zaczęła się moja przygoda ze sportem. No, czyli takie tematy łączone cały czas. No słuchaj, no... Nie ograniczajmy się do świata wirtualnego, jednak spotykanie się z ludźmi jest ważne i... No tak, jak najbardziej. Nam się udało po prostu tak, że łącząc się w portal internetowy, tak naprawdę już się bardzo dobrze wszyscy znamy. No i może jeszcze nie na etapie takiego przyjacielstwa wielkiego, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze się już znamy. I świetnie się rozumiemy i dogadujemy. Widzisz, ale no ja na przykład o twoim rysowaniu nie wiedziałam. Dlatego mówię, że nie jesteś przyjaciółką, nie? Właśnie sobie oglądam te prace, bardzo ciekawe. Tam nie wszystko jest, naprawdę, bo nie jestem w stanie ogólnie wszystkich i pokazać. Oczywiście jestem zielony w tej materii, ale podoba mi się. A tak jeszcze w takim razie narzucę do tego, bo generalnie podcast ma taką moc, żeby sobie go ściągnąć i słuchać na przykład w drodze do roboty na telefonie czy coś w tym stylu. Natomiast oczywiście na YouTubie też będzie, że tak powiem, grafika się wyświetlała. Czy wyrazisz zgodę za tym, Oraju, abym w trakcie tej rozmowy wrzucił te twoje ilustracje, żeby ludzie też mogli je obejrzeć, czy to bardziej prywatne dla nas tylko? Nie, myślę, że będziesz mógł spokojnie, no bo to skoro jest to oficjalnie udostępnione, więc dlaczego by nie? No, w takim razie myślę, że w tym momencie szyba wam będą wyświetlać. Jego będziesz reklamował, to ja się zareklamuję. Bardzo chętnie poprowadzę księgowość. Zakładam biuro rachunkowe i szukam klientów. O tak! Okay. Dokładnie, więc zakładajcie szybko działalności gospodarcze, my wam pomożemy je założyć, 10% dofinansowania. Znajdziemy już inne interesy w tym momencie na podcaście Mysza. No, kurczę. Trzeba wiedzieć, jak się ustawić, no. Tak, korzystajmy z chwili. Już więcej można z niej usłyszą. Więcej z nami masy. Podcast to nie zrobi. Tak jest. Oj. Pomyślimy jeszcze. Nigdy nie mów nigdy, nie? No. Wieczorek ze Sport Cup. Pogadajmy o pierdołach. Dokładnie. Wychodzi nam to. Także dobrze. Bardzo fajnie zresztą. To w takim razie takie pytanie w sferę, może nie do końca osobistą, ale taką osobistą, jeśli chodzi o
zawodowy e-sport. Czy macie jakichś swoich faworytów, takich, którym kibicujecie, których mecze oglądacie gdzieś tam, niekoniecznie oczywiście z Polski, nie? Ogólnie na świecie, czy są tacy, którym się przyglądacie, czy raczej zachowujecie taki pełen profesjonalizm nie mówię, że to nie jest profesjonalne, jeśli się komuś kibicuje, ale czy po prostu oddzielacie to totalnie, że nikomu nie kibicujecie i wszystkie mecze są dla was zaskoczeniem? Znaczy, wydaje mi się, że tutaj w tym przypadku jest jednak trochę aspektu patriotycznego, tak? Mhm. Bo przykładowo, patrząc po CSGO, no to chyba Virtus Pro ma tylu fanów w ogóle w Polsce, że aż chce się ich oglądać i ich słuchać samych jako ludzi. Mhm. Druga sprawa, no w League of Legends przykładowo, no jednak patrzysz na te teamy, które grają w europejskich LCS-ach i w tym momencie jest to Rokat, a i w innych teamach zdarzają się pojedyncze jednostki, bo Rokat to tak można powiedzieć, że to całkowicie prawie polski team. Mhm. Ale jednak zdominowaliśmy w tym momencie trochę scenę, więc jednak kibicujesz tym swoim rodakom w tym, co robią. Konkretnie jakoś tak, żebym miał faworyta, ja sam osobiście, kiedyś tak, podobała mi się ogólnie gra w Fnatic, w League of Legends. Teraz się trochę ten skład zmienił, podchodziły pewne osoby. Także jakiegoś takiego konkretnego faworyta nie mam. Na pewno jestem w stanie tutaj powiedzieć za Wahira, że Gambit Gaming będzie zawsze w jego sercu. I tutaj sam to zawsze podkreśla. A z innych gierek, no z Hearthstone'a nie znam dobrze sceny. Znaczy znam polskich graczy, ale tak, żeby ich oglądać na arenie międzynarodowej, ciężko, ponieważ mimo wszystko tych turniejów się tak nie streamuje. Chyba za dużo. Znaczy, turnieje się streamuje, tylko trzeba wiedzieć, gdzie i co oglądać. Od tego ewentualnie, zacznijmy. Ty się wypowiedziałeś na temat, że w zasadzie nie masz takiej osoby. Ja jako kibicowanie na turniejach, to w zasadzie tak samo jest patriotycznie, że jeżeli były teraz, są na bieżąco w tych China VS Europa i grało ostatnio w 1/8, grało dwójka Polaków i trzymałam kciuki bardzo mocno i za jednego, i za drugiego. Ale na przykład ja uwielbiam oglądać streamy i też oglądam polskie, ale też zagraniczne, ale znaczy może ciężko powiedzieć zagraniczne po angielsku, ale robione przez Polaka. No robi to jeśli chodzi o właśnie target jego, to jest to target osoby międzynarodowe. W każdym razie jest to osoba, która właśnie niedawno zaczęła streamować i uważam, że jest super. Obstawiam, że caster. Nie jest to ani caster, ani nie jest to inna osoba, którą nazwałabym gwiazdeczką. Jest to 11 point... wróć. 11.5 feet. Zwany Lojanem po prostu. Zwany po prostu Lojanem. W grudniu był pierwszy w Europie, jeśli chodzi o ladder. No to widzisz. I uwielbiam jego streamy i jeżeli by faktycznie słyszał, to bardzo serdecznie go z tego miejsca pozdrawiam. Nie sądzę, ale być może, kto wie. Wrzucę do siebie na fanpage'a, to może zobaczy. Być może mam jakieś dojścia o jakich, nie wiem. I ostatnie pytanie, jakie ja dla was przygotowałem, nie wiem jak tam Pixelos, czy jeszcze o coś będę chciał zapytać, natomiast moim ostatnim pytaniem będzie, czy waszym zdaniem w rozgrywkach typu e-sport, czy te ostatnie finałowe mecze są zawsze tymi najbardziej ciekawymi, najbardziej zaciętymi, czy nie zawsze? Czy jednak zdarzają się takie rozgrywki nawet gdzieś na tym najniższym poziomie drabinki, gdzie ludzie walczą ze sobą jak lwy po prostu o kawałek mięsa z antylopki? Mogę pierwsza? Tak. Dziękuję. Ja chciałam znowu nawiązać do Gekona, na którym zaczęła się moja przygoda z e-sportem. Był mecz półfinałowy, już nie bardzo pamiętam, myślę, że Emil by mnie wspomógł. W każdym razie był pomiędzy Clan Darkvanem, którego byłam menadżerem, i inną drużyną. I po prostu myślałam, że zawału dostanę, a w finale pokonali bez problemu i w 20 minut. Więc półfinał był taki, że
trwał chyba z 45 albo 50 minut, a pokonali ich bardzo szybko w finale, więc nie na najwyższym stopniu drabinki było najlepszy mecz według. Więc nie ma reguły. Nie ma reguły, wszystko według mnie zależy od formy turnieju. Czyli jeżeli przyjmiesz, że będzie to właśnie drabinka typowo turniejowa, tak jak zasada play-off, no to wszystko zależy od losowania, tak? Bo wtedy automatycznie jest losowana drabinka i automatycznie rozsuwuje ci drużyny na różnych pozycjach. Mhm. I może być tak, że faworyci trafią na siebie już w pierwszym meczu. Znaczy, no wiesz, to po części przyznaję się, było takie pytanie bardziej pro forma, bo sam sobie mogłem na nie odpowiedzieć z racji tego, że jeszcze przed wyjazdem do was do Kielc oglądałem sobie tutaj jakiś meczyk i zarówno Awahir, jak i ja po prostu mieliśmy tutaj szczyt emocji i po prostu on krzyczał, ja się trzymałem biurka, bo nie rozumiałem, co się dzieje, ale czułem, jak się unoszę i zaraz bym odleciał. I no wiem, widziałem, że nawet te mecze najniżej potrafią generować taką dawkę emocji, że no jak czysty po prostu zastrzyk adrenaliny w serducho. Tak, dokładnie, a jeszcze jak właśnie usłyszałeś ogólnie dobry komentarz, to tym bardziej jesteś w stanie, wiesz, coś z tego wyciągnąć. Tak samo zresztą zauważ, że komentarz radiowy też robi furorę, nie? No już teraz może nie, ale kiedyś na pewno. Dlaczego? Ja do dzisiaj jadąc samochodem uwielbiam słuchać mecze. W rzeczywistości jakbyśmy podłożyli komentarz radiowy do meczu, to w meczu nic się nie dzieje, a ten komentator radiowy tak podnosi emocje. Mm-hmm. Tak się po prostu dzieje, że znaczy, bardziej nie mi chodziło, w stanie w ogóle. Bardziej mi chodziło o to właśnie, że radio to chyba istnieje w dzisiejszych czasach głównie jako dodatek do samochodu. Bo mało kto już jeszcze trzyma radio w domu i używa go w miarę regularnie. O, przepraszam cię bardzo, ja wchodząc do pokoju, pierwsze co robię, to wciskam na przycisk power na swojej wieży, którą dostałam na komunie. Ale wiesz co, jest cudowna i dalej wszystko jest super z nią. I mały murzynek zaczyna pedałować i wieża zaczyna działać. Tak, i gra mi radio bez przerwy, więc to też nie jest tak. Znaczy, no wiesz, ja nie uogólniam tylko tak statystycznie, prawda, że raczej niewiele osób, to że akurat tutaj się zgraliśmy w takim teamie, gdzie każdy ma to radio, chociażby w telefonie i go czasem używa, to jedno, ale wydaje mi się i widzę po znajomych, że raczej już bardziej wchodzą te radia online'owe, te typu Spotify, chodzi gdzie na to, sam... Jestem staromodna. No ja też. Ja też, nie ukrywam, ja jestem raczej taki casual old school. No to słuchajcie, no jeśli chodzi o radio, u mnie w firmie też chodzi, więc... No i pomijam oczywiście właśnie firmy, gdzie w zakładzie fryzjerskim bez radia to po prostu człowiek by miał ochotę najlepiej zostać ściętym razem z włosami, żeby tylko coś się działo. Albo na budowie, gdzie od rana praktycznie słychać, bo akurat obok mnie rozpoczyna się budowa nowych domów i po prostu od rana słychać głośną muzykę już ustawioną, żeby coś tam im też plumpało. To ciekawa budowa, bo jak koło mnie była budowa, to pierwsze co słyszałem to... No dobra, no mnie też wiadomo, ale... Ja myślałam, że bardziej rzucisz niecenzuralnymi słowami niż takim czymś, ale... Nie, no po prostu chcemy zachować poziom, nie? Myślisz? A no przepraszam. Staram się jak mogę. A język to już tak pogryziony, że... A nie, jest wszystko w porządku. Dobrze. Dajesz radę. Dobra, Krzysiek, masz jakieś pytania jeszcze? Nie, ja już ze swojej strony wyczerpałem chyba wszystko. No to już chyba wyczerpaliśmy ogólnie. Generalnie podcast wyszedł troszeczkę dłużej niż się w mojej głowie i mało, ale chyba nikomu to nie przeszkadza, chyba nikt mnie nie zbije. Nie wiem. Miejmy nadzieję, że wysłuchają do końca. No, jutro za garażami. Tak. Jutro zamiast muzyki na budowie będą podcasty wszędzie. Tak. Za moich czasów było jutro na górkach. Albo po szkole na górkach. A później jak się panowie z budowy dowiedzą, o co ich oskarżyłem, to jutro będę miał zamurowane drzwi i nie, do pracy będę musiał przez okno wychodzić z 7 piętra, Spider-Man mod on. Co ciekawe, czy mają tam też jakiś piasek? Nie wiem. Na który mógłbyś skoczyć. Nie wiem, ale może gra ten piasek u nich w radio.
A, taki joke sytuacyjny. Tak. A, to no, dobre było. Na moje lata suchar musiał poleczyć, nie? Zrozumiało go 2% słuchaczy. Ważne, że ktoś zrozumiał. Szybkie wytłumaczenie, chodziło o Andrzeja Piaska Piasecznego. Rzucamy wszyscy staniki w monitory. Ej, ale to ja mogę rzucić stanikiem w monitor. Ja też mogę. Chyba, że was żony weźmie. Ja też mogę, aczkolwiek nie sięgam do zapinki, wiesz. No tak. Nie na co dzień noszę, także nie przyzwyczaiłem się. Dobra, w takim razie będziemy powoli kończyć tego podcasta. Mam nadzieję, że słuchało się wam przyjemnie i że wam się rozmawiało przyjemnie. Ja ze swojej strony... Się bardzo przyjemnie, myślałem, że to powtórzę. Ja chcę powiedzieć od razu, że życzę powodzenia w dalszym prowadzeniu tego całego portalu, tak? Tak, jak najbardziej. Ja też wam życzę sukcesu, żeby wasz portal i żeby wasza inicjatywa szerzyła się wśród polskich graczy, niczym szarańcza najlepiej. Chodzi mi o skuteczność, nie o, wiesz, poziom polubienia. I generalnie, żeby ta inicjatywa przebiła się najlepiej do mass mediów w końcu i żeby się głośno też zrobiło w telewizji chociażby, żeby e-sport stał się na równi ze sportem. Może to brzmi jak mrzonki, ale fajnie by było. Jeszcze długa droga przed nami, ale dzięki za miłe słowa. Ja zapraszam na esport.pl i na naszego Facebooka. W takim razie żegna się z wami Myszu. Pixelos. Oraju. Ojej, Srodzik. I Awahir, który w tym momencie jest tutaj z nami zmutowany i na jego fanpage też zapraszam. Świetny caster ogólnie. I Sid, który też był, i Dislav, który pinguje nam tutaj cały czas, i cała w ogóle rzesza innych osób, które tak, bardzo, bardzo pozytywnych ludzi. Także dziękuję wam za rozmowę, a wam dziękuję za wysłuchanie i oby do następnego podcastu.